Pajrużycki, czemu nie ma szaletów miejskich we Wrocławiu? Znaczy, bo już o tym nawet żeście mówili, to nie jest związane z tym, że nie utrzymuje człowiek porządku w takim miejscu? Czemu tak jest, że jak ci dadzą kibel za darmo do wysrania się, po prostu nie jesteś w stanie nawet po sobie, nie wiem, posprzątać? Jest trochę tak w twoim psychę, że jak jesteś dziś, nie wiem, publicznie albo nie u siebie. No tak, jest takie, jestem nie u siebie, więc mam w dupie, nie? Nie muszę to już było obsrane, ja nie będę tego zbierał. Właściwie nie w dupie, wiesz, tylko poza, ale... Trafiliście na ciężki przykład, bo ja zupełnie no odwrotnie masz. Dobrze wychowany człowiek po prostu sprząta po sobie, gdziekolwiek by nie był. Bo temat szaletów miejskich mi się w ogóle bardzo... Ja widzę taki kontrast, bo właśnie niedawno byłem na filmie w kinie, no, który nazywa się Perfect Days. Jest to japoński film, dzieje się w ogóle w Tokio, akcja, i główny bohater jest osobą, która zajmuje się właśnie utrzymywaniem porządku i sprząta w szaletach miejskich. I on tam w ogóle lubi swoją pracę, co chodzi, sprząta, i tam te toalety, jest ich w ogóle mnóstwo, tak już pomijając w ogóle wszystko, jest ich mnóstwo, nagrywa się. Nagrywa się? Tak. Okej. Okay. To przy okazji to są piękne w ogóle miejsca. One są cudowne, one są, to projektują architekci, to wygląda jak dzieło sztuki, te toalety. Jakieś przeszklenia, naprawdę, architektura szaletów miejskich w Tokio to jest... Okay. Coś niesamowitego, nie? Zaraz mogę wam wrzucić, jakby pokazać, ale to... No właśnie, mnie też to zastanawia, czy to też nie jest tak, że jak przestrzeń jest ładna, to ludzi trochę bardziej zachęca o to, żeby o nią dbać? No, zdecydowanie no, tak. Ja jakieś właśnie byłem w takim fajnym wykładzie babki, która skończyła architekturę, ale co ciekawe, pracuje, przynajmniej wtedy, pracowała w Techlandzie. Była architektem, okay, a zatrudniałem firma gamingowa, okay, bo ona miała właśnie się tam zajmować, powiedzmy, taką... takim psychologicznym aspektem przestrzeni w grach, nie? Mm-hmm. I ona właśnie mówiła o tym, jak przestrzeń, tam podawała jakieś przykłady dużych miast na przykład, jak załóżmy życie w slumsach, może sam fakt tego, jak przestrzeń wygląda, jak jest zagospodarowana, może zwiększać jakby współczynnik przestępczości, nie? Tak, jest, jest takie coś takiego, no. Nie tylko to, że po prostu ludzie są biedni i mają na przykład utrudniony dostęp do jakichś dóbr, ale sam fakt, że przestrzeń, jak to jak wygląda, jak jest brzydko, brudno i tak dalej, może... Wpływa na mindset. Tak, że to jest po prostu już wtedy taki cykl, że to jest sprzężenie zwrotne, nie? No i mówiła też z kolei... Czyli w bibliotece nie krzyczymy, nie? Coś takiego. Coś takiego. Tak, że no, to w jakiś sposób mamy już pewne rzeczy, wiadomo, społecznie wdrukowane i się przyzwyczajamy, że okej, okay, właśnie takie miejsce powoduje w nas określone, jakby stymuluje w nas określone zachowania, nie? I na przykład ona mówiła o tym, jak kiedyś się podchodziło do budowania, znaczy dalej to widzimy, nie? Ale że kiedyś się podchodziło w ogóle do budowania miejsc sakralnych. I podawała przykład, nie pamiętam, ale jakiejś takiej starszej cywilizacji, gdzie chodziło o to, że jak ludzie wchodzili do takiej świątyni, to najpierw mieli odczuwać dyskomfort, że musieli gdzieś się schylić, ukorzyć, było na przykład trochę ciemniej, a potem wychodzili na wielką przed Bogiem, farbę, tak? Przestrzeń. Tak, wielką farbę przestrzeń, było jasno. Żeby zamanifestować jakby wielkość Boga, tak? Tak? Miał w nich zbudować takie właśnie skrajne emocje, że najpierw się czuli źle fizycznie, jakby to miejsce fizycznie ich stymulowało do tego, żeby się czuli gorzej, a potem wychodzili na tą główną salę i tam się czuli lepiej. Bliżej mikrofon, bo nie wiem, czy będzie słychać. I oni łączyli jakby, wiesz, i dzięki temu można było te ich... Ale gdzie było takie miejsce, że trzeba było się najpierw schylić, żeby później wstać? Nie pamiętam. Ona mówiła to na przykładzie jakiejś starszej cywilizacji. To może była egipska, ale nie jestem pewien. Ale nawet, to na pewno jest taki motyw w architekturze głównie chrześcijańskiej, nie? Też. Wszystkie katedry muszą cię przytłaczać. Mhm. One mają na celu przytłoczenie cię. Wielkie, gigantyczne kolumny, wielkie przestrzenie. Ty masz tam wejść i zrobić takie... Dobrze, ale czy to miało być rzeczywiście wizytówką Boga czy człowieka? Bo to pojawiało się zazwyczaj w dużych stolicach, miastach, gdzie bardziej nawet się czasami kultywuje czci w ogóle Boga niż w dużym mieście. W dużym mieście się nie wierzy. Większość takich miejsc była projektowana setki lat temu, nie? Więc... Przepraszam, że tylko się tak wcinam, wiem, że setki lat temu, ale chciałem jeszcze zaproponować napitek. Okej. W ogóle chciałem powiedzieć, może teraz przy tej okazji, naszym gościem jest Matthew. Pseudonim Młody Żwir z zespołu Taczka Żwiru. Tak. I musiałem to powiedzieć, podkreślić to, ze względu na to, że... Tam jest logo.
tam jest logo i ja mam w ogóle, bardzo to podkreślam wręcz, mam koszulkę Taczkarz Wirus, której naprawdę z dumą i szacunkiem noszę. Miło słyszeć, dzięki. Jako, że wiem, że jesteś kolesiem oczytanym i popkulturowo zajawionym, czego też efektem jest prowadzenie też przez ciebie zespołu szeroko rozumianego punk rockowego, to pomyślałem, że fajnie by było, żebyś po prostu do nas wpadł z powodu nieobecności Czujego, który jest w Neapolu. Dzięki, Czuj. fajnie, Czuj. Fajnie, nie? Zrobił logo, trzech i kurde, nagle bum. Nie, fajnie by było, jakbyś po prostu wpadł, żebyśmy sobie raz pogadali o różnych rzeczach, z czego w ogóle to, co się zaczęło, to było śmiertelnie ciekawe, moim zdaniem, nie? Okej. Okay. Też może właśnie celem trochę poświęcenia jakby czasu na Taczkę Żwiru, która moim zdaniem ten czas, na ten czas zasługuje mocno. No i co? I po prostu, żebyś jakby zapoznał ten klimat SNP, który mocno będzie się łączył z tym, co robiliśmy niedawno. Ja miałem przyjemność robić niedawno z waszą kapelą, także tyle. Cooperation. Idę ponad. To ja tylko dopowiem, bo a propos tak, bo ty zapytałeś, gdzie było tak, że trzeba było się schylić. No to w moim mieście rodzinnym, w Ostrowie Wielkopolskim, jest taka bardzo znana katedra, nazywa się Fara. Fara, hej. Fara, hej, nie, nazywa się po prostu Fara. Fara. I ta Fara ma właśnie takie wejście, że jakby po wejściu przez główne drzwi jest takie maluteńkie pomieszczonko z takimi gigantycznymi kotarami. Jakby cała reszta kościoła jest oddzielona tymi kotarami i te kotary są zajebiście ciężkie. Są takie, że musisz się przez nie tak przyciskać praktycznie. I po prostu musisz jakby, masz ten wysiłek, nie? Że... Powiem to, jakbyś wychodził z łona. Jakbyś, nie. No nie. Tak, jakbyś wychodził z dupy nosorożca jak Ace Ventura. Może trochę. I musisz się jakby przeciskać, nie? I jest takie, rzeczywiście masz ten ciężar, który musisz przejść i wtedy wychodzisz do głównego holu, jakby głównego tego pomieszczenia kościoła, nie? No i masz rzeczywiście gigantycznie wysoki sufit, jakieś witraże, no przytłaczający widok, nie? Ale czy to rzeczywiście ma mieć takie znaczenie, o którym ty mówiłeś, Mati, że co, że no musisz się ciężkie kotary, musisz bo... Musisz się ukorzyć trochę, nie? Musisz się przecisnąć. No bo dla mnie to trochę taki, wiesz, rozumiem jakby sam schemat schylania się, nie? Bo też paść na kolana to oddać komuś cześć, nie? Także trochę nawet zmuszanie do wiary, bym powiedział. Takie zmuszanie do oddania czci. A kotara ciężka? Przezuń kotarę. Ten, nie, no, w zasadzie, że wiesz, musisz jakby jakimś wysiłkiem się wykazać, tak, żeby tam wejść, okay, nie? Okay. Czujesz tam taką, wiesz, że to nie jest takie łatwe, żeby tam wejść. Tak, okej, okay, kumam. Słabi tam nie wchodzą, wiesz, jakby masz takie, że musisz coś poświęcić, musisz poświęcić trochę siły. Trochę... Sorry, jak jesteś słaby, zostaje msza w Robloxie, no sorry. No, msza w Robloxie, o Jezus Maria, to jest zajebisty temat. Co to jest za temat, bo ja nie kumam. Msza w Robloxie, jest taka gra Roblox. O Jezu. Znasz grę Roblox? To jest taki trochę Minecraft, ale tak, nie do końca. To jest chyba taki tańszy Minecraft, tak? Bo to już jest płatne. Znaczy to jest generalnie tak, że tak naprawdę mechaniki growe... To tam istnieją w modach, jakby sama gra nie ma. Tak, jakby Roblox jest taką platformą trochę do tworzenia różnych rzeczy. Tak, do uwalniania, do robienia gier praktycznie, nie? Możesz zrobić w Robloxie wyścigi, możesz zrobić w Robloxie grę w strzelankę, możesz zrobić w Robloxie... Czyli gra do uwalniania wyobraźni. Tak, dla dzieciaków. Okej, dla dzieciaków. Tak, ona trochę, można powiedzieć, bo Minecraft był bardziej grą... pokolenia młodszego od nas, w młodości, nie? Ja już byłem nastolatkiem. Chociaż na mnie Matrix, chciałem powiedzieć, Minecraft zrobił olbrzymie wrażenie. Tak, ale byłem chyba w liceum? My już byliśmy tak. Coś takiego? Ja byłem jak w gimnazjum. Byliśmy tym pokoleniem dalej, nie? Tak. A Roblox jest jeszcze niżej niż Minecraft, a Roblox, nie? To jest właśnie obecne nastolatki wczesne, nie? No dobra, ale rozumiem, że to się w kostkach mieści, bo Blocks, tak? Kinda, to trochę wygląda jak takie mocno inspirowane klockami Lego, nie? Aha, okej. Okay. Troszkę. No i ale już to kończąc ten temat, no to nie kończąc, ale tłumacząc, o co chodzi. Zobacz, bo mamy przecież możliwość, mamy kamerę. Pokaż, dobra, co to jest Roblox i jestem ciekawy z tym Lego, bo wiele podróbek Lego istnieje na rynku. Jest taka firma Kobi. Polska firma Kobi. Tak, no, tak. Ja odpalam ci tą razu Polska i co? Kobi lepsze niż Lego? Nie wiem. Okej. Okay.
Jesteś za polskością? W sensie jesteś, można byłoby powiedzieć inaczej, bo patriota albo... Top 5 Roblox msza momentos. Rzeczywiście jak Minecraft. Czy, no, jeśli można jakoś to podzielić, nie? No bo patriota, patriotyzm, no i nie wiem, Polak. I normalnie, to jest to normalnie zbudowali kościół w Robloxie i odbywa się msza. I normalnie jest ksiądz, który ją prowadzi i mówi te wszystkie formułki, które mówi ksiądz. Inni gracze sobie siedzą w ławkach. Ale to i skaczą. I skaczą. I skaczą. Ale to lepiej... W ogóle o wiele lepiej wygląda chyba, co? No tak, bo tutaj możesz wgrywać też swoje tekstury, RTX-y, inne zresztą tam. Zresztą obecnie Minecraft też ma takie opcje, już potworzone są takie rzeczy, że w Minecrafcie masz jednocześnie bloki i na przykład fotorealistyczną wodę. Poczekaj, ale to się zajebiście łączy z tematem, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli z grami fabularnymi i odgrywaniem ról. Ale jak w ogóle zauważył to, widziałeś? Totalnie. Zauważył to totalnie. Te dzieciaki tutaj, które siedzą w tych ławkach w tym kościele, no, jak tutaj teraz patrzymy, no one odgrywają pewną rolę. Tak. Ale myślę, że najciekawszą rolę to ma ksiądz. W sensie ten, co gra księdza tutaj. Tak. Ja w ogóle nie wiem, czy jak robię full screen, to się czasem nie wywala ten OBS wtedy. No, oczywiście, że się wywala i nic nie było widać. Nice. Nie może być na full screen. Nie, musi nie być może tak. być na full, tak? No, no. Czyli na tym średnim jakby, tak, co? Tak, musi być na średnim. No, musi być. Ale tak. Nagrywało? Tak, tak, nagrywa, tylko się nie pokazało. Tak. Po prostu możecie kiedyś zrobić odcinek w Robloxie, nie? Zrobić swoich awatarów. Odcinek w Robloxie. Jak siedzimy w takim pokoju, zbudujemy to mieszkanie. Tak, psane, wiesz, o co chodzi? Ty, ale gruby temat. Ej, naprawdę gruby temat, do tego podpiąć, wiesz, majki, żeby to brzmiało profesjonalnie, skali, wiesz, zooma, bo przecież... Czuj nigdy nie miał takich dobrych pomysłów. Nie, dobra. Nie, no jeszcze go nie poznałem, a już będzie mnie nie lubił. No. Ja pierdicze, ty jeszcze gościu w ogóle jest w Neapolu. Ja! Nie, no czuj, to jest... Słuchajcie... Tok! Pomyśl sobie, że to jest w ogóle konspira, nie? Dobra. Słuchajcie, ja mam taki problem, że ja mam dużo ciekawych pomysłów, gorzej z wykonaniem, nie? I to jest najgorsze. Ale czemu z wykonaniem? Stary, tworzycie zajebistą formację. No właśnie, a tych rzeczy jest tyle, że musiałbym mieć jeszcze z 5 różnych wcieleń, jakbym chciał, niestety, nie? Okej, ale co, to oznacza, że się nie spełniasz w taczce? Nie, po prostu to nie jest wszystko, nie? Masz przed sobą, wiesz, osobę ADHD i to jest na zasadzie takiej, że co pół roku jest jakiś nowy taki boost. I... Znaczy, ty masz ADHD? Ja tak mówię, mówiłeś już o tym, no, masz stwierdzone? Tak, w sensie tak? Bierzesz leki? Tak. Okej. Okay. Od niedawna. Okej. Od niedawna. Myślałem, że coś zapytam. Nie, na zasadzie, leki albo wiesz, coś takiego. Chodziło mi o to, że ja się spełniam, ale to jest na zasadzie czasami hold your horses, bo jak zrobisz dziesiątą rzecz w tym momencie, to te 9 poprzednich będzie zaniedbane i to jest poczekaj, taki czy to w wieczny takim, problem, nie? Czy to w takim razie oznacza, że osoba z ADHD i bywa, może być bardziej nieszczęśliwa niż zwyczajny człowiek? To zależy, nie? No bo jak robisz dużo naraz i załóżmy coś ci nie wyjdzie, nie pyknie, wywrócisz się, więcej może... Jesteś narażony na większą ilość porażek, ale też i sukcesów. Tak. W sumie tak. Znaczy, jak to drugie dodałeś, to pomyślałem, to pomyślałem, że wcześniej nie myślałem w ten sposób. Okej. Okay. Ale nie, no trochę tak jest. ADHD no. jest też trochę chyba takie, też nie wszyscy mają tak samo, nie? Ale bo jak, czym jest ADHD? Znaczy, ja nie chcę tutaj, żebyśmy mówili tak bardzo długo o tym, bo to jest tak duży temat, ale po prostu generalnie to się sprowadza do tego, że masz... imbalans dopaminy, nie? Po prostu. Okej. Takie spory, że po prostu ona ci tak mocno się waha. No i robię... Dopaminy? A to nie jest hormon szczęścia? To jest raczej hormon motywacji, działania. Okej. Tego typu dobra. Rzeczy. Co ciekawe, niedobór dopaminy też wpływa na motorykę. I ja jak się dowiedziałem o tym na warsztatach właśnie z ADHD, to mówię, kurde, przy jazda dzieciaka miałem takie sytuacje, że na przykład miałem tak, że nie wiem, grałem w kosza i nagle ręce mi, wiesz, sztywniały, nie wiem czemu. Mówię, sztywniały po prostu? No i myślałem, że może stwardnienie rozsiane, ale nie, okazało się, że po prostu imbalans dopaminy, nie? No to Jezu, gdybyś nie powiedział o tym stwardnieniu rozsianym, to miałem żart, ale teraz on nie Teraz nie siądzie. A może właśnie teraz siądzie najlepiej? Nie, tak, właśnie. Dawaj ci znowu sytuacyjny żart. Może teraz siądzie tak na zasadzie... Nikogo nie obrażamy, to jest żart. Jak no bo nie chcę powiedzieć, że po prostu mi w młodości też różne rzeczy twardniały, okej? Okay? To był mój żart. Żart polega na tym, że to jest w czasie przeszłym. Okay. Aj.
Dobra, okej. Okay. Ale no. A propos właśnie twardnienia no i tak dalej, mogę jeszcze też wtrącić twój żart? No. Powiedz, co myślisz. No. To jest ten sam żart, co w poprzednim odcinku? Dawaj, uwielbiam. Możemy w dwóch odcinkach dawać tego samego żartu. Jak... Czekaj, pa, to polega na rozmowie, nie? Takich o. No. I patrz. Aha, ty myślisz. Tak, okay. Tato, aresztowali mnie. No. Zaraz zadzwonię, gdzie trzeba i cię wydupczą. Chciałeś napisać, wypuszczą. Nie. Dobre. I dostałem go od żony, adwokatki. Dobre, nie? Dobre, ale lepsze by było, jakby jeszcze się okazało, że tato jest... klawiszem. Klawiszem na przykład. No, albo współwięźniem. Albo współwięźniem. Nie no, wtedy by nie musiał dzwonić. No, wtedy by wypukał kod. No dobra. Nie, może współwięźnie... Czekajcie, wracamy. Spokojnie. Strasznie lecimy. Już widzę, że mamy tutaj na kanapie osobę z ADHD. Tak, ale nie, idąc do brzegu właśnie, co jest u mnie trudne, ale ostatnio mi się całkiem udaje, po prostu jest tak, że szukanie nowych rzeczy i robienie nowych rzeczy przez początek, ten taki okres, jak jest na przykład, to jest adekwatne do bycia w związku, nie? Ze wszystkim wtedy. Okay. Że wchodzisz i jest ten pierwszy wow, jest zauroczenie. Super wysoka dopamina, nie? Okej. Okay. Czyli, no. Aha. Więc łatwiej, dlatego mówię, że nie chcę znowu za kolejną rzecz się brać, bo ja wiem, jakie to jest przyjemne, ale wiem, jak później, o kurde, wiesz, to później boli. To porzucę, nie? I to no, nie jest fajne. Nie? Też to mam. Też to mam. Znaczy, ja nie, że mam ogólnie... ADHD, ale też mam to, że ja jestem zajebisty w zaczynanie rzeczy, nie? Pierwsze dwa dni jestem tak zajarany, że po prostu ale mam czy to plany. Jest to? Czy to jest to samo, o czym mówi on? Znaczy tak mi się wydawało. Znaczy inne nasilenie może być po prostu, nie? Ja mam tak, że właśnie... Czy ludzie z ADHD kończą te rzeczy, które zaczynają? No jak dobrze będą, powiedzmy, ćwiczyć się psychologicznie i jeszcze wspomagać lekami, to istnieje taka szansa, nie? Ale ja na przykład powiem szczerze, pomijając to, że nie mam tylu umiejętności, ale że mówiąc sobie szczerze, jednym z aspektów, dlaczego jestem w zespołach, a nie robię solowego projektu, jest też to, że... Jak ja mam momenty, kiedy bym przeskoczył na coś innego, to mam też innych ludzi, którzy mi tak naprawdę pomogą dowieść te tematy. Nie? I dlatego pracuję w zespołach, bo ja wiem, że sam mogę się gdzieś na manowce spuścić i nie dokończyć rzeczy, ale jak jestem z ludźmi w zespole, to wiem, że albo oni mi pomogą, albo mnie bardziej to motywuje, bo jestem z nimi i też... czuję się zobowiązany wobec nich, żeby coś dokończyć, wiesz. Ale ty tak czasami mówisz, jakby to niedokończanie rzeczy było nieświadome. W sensie jakby zaczynam, chcę dokończyć, ale nie mogę, bo mam ADHD. Nawet nie to, że nie mogę, tylko rzucam się już w coś innego. Aha, okej. Okay, no jestem problem. Ale co, zapominasz i tamto cię przestaje ekscytować po prostu, czy co? Trochę tak jest, no. Albo nudzi się, ja tak przynajmniej mówię, że mnie to nudzi po prostu. Nudzi? To wynika z nudy, z lenistwa, z no niechęci? Z tego, że wiesz, że to wzmocnienie dopaminowe jest za niskie po prostu, nie? Co ja tak mam? Że mam wzmocnienie dopaminowe? Nie wiem, czy masz chemii. Czekaj, to też był czas przeszły, kiedyś. No. Musisz powtórzyć to, co Paula powiedziała. Rezygnujesz, bo to kolejne projekty. Dobra uwaga. Powtórz proszę tę uwagę. Może największą kwintesencję z tego, że większość mężczyzn tak ma i jak to, co ty opowiadasz. Bla, bla, bla. Może bla. Tak, może tak. Mężczyzn, tego nie wiem, nie? Tego nie wiem. Nie wiem, ale po prostu mówię na swoim przykładzie, że tak jest i no i na przykład jest to trudne, jeśli załóżmy pracujesz w jednej firmie, mi jakimś cudem się udało pobić rekord i być 2 lata w robocie w jednym projekcie, co też było dla mnie trudne, bo ja tak właśnie średnio co rok zmieniałem robotę, nie? Ale nie sądzę, żeby to był wynik, załóżmy, z ADHD, z którym się zmagasz. Ja sądzę, że to jest chyba jakaś taka uboczna mieszkania w dużym mieście. Że? Więcej propozycji, więcej ofert, większe możliwości, to tak, właśnie to. Znaczy, wiesz co, tak, oczywiście, ale ja wiem, jakie były, ale ja wiem, jak często impulsywnie zmieniałem robotę, nie? Na zasadzie dobra, nie? I ja wiem, że to... Nienawidzę tego. Tak. Zaczynam kochać to, tak? No, coś takiego, nie? Okej. Okay. Ja na przykład miałem tak, znaczy nadal mówię, że ja mam, nie miałem nigdy stwierdzonego ADHD, ale utożsamiam się z tym, co powiedziałeś. Ale nie też miałeś tak stwierdzonego, dlatego że... Nie badałem się nie nigdy. Badałeś się, okej. Okay. Ale ja mam na przykład tak, że potrafię na przykład tak się zajawić jakimś tematem, że robię jakiś ultrapotężny research, nie? Tak. Ja tam sprawdzam wszystko, jestem takim ekspertem z danej dziedziny, po czym siadam do działania, zrobię 3 rzeczy, dobra, idę zrobić coś innego, nie? Tak, i to też jest kolejna rzecz, że właśnie...
ten pierwszy etap jest najbardziej ekscytujący. Tak. I nawet mówiła nam babka na warsztatach. Ale gówno. Tego nie mówiła. Tak mówiła. Jezu. Ale nam mówiła, że musimy rozkminić to, że jak sobie planujemy rzeczy, to możemy tak mocno się samym tym procesem planowania zajarać, że to nam już da tyle dopaminy, że nie będziemy już potrzebowali jej w robieniu tej rzeczy. Uznamy, dobra, w sumie już jestem tak zadowolony z planowania, że w sumie już nie muszę tego robić. No dobra, ale... Idziemy do następnej rzeczy, żeby po prostu na planowanie nie poświęcać tyle i się tak w nie angażować, żeby nam tej motywacji zostało już na robienie, nie? Chciałem tylko potwierdzić... To jest trochę nawiązanie do tego, co ty mówisz. Chciałem tylko potwierdzić, że straszne gówno. No, dziwne. Niby... 7 złotych? Niby jakieś herbaciane, coś tam. Ale ciekawi mnie to, co mówisz, nie? Ale w takim razie rozumiem, że zajaranie tematem w tym wypadku, na przykład jak mówiłeś, nawiązuje do tego planowania, wiąże się głównie z myśleniem na jakiś temat, czy na przykład planowanie, czyli kupujesz sobie stary tablicę korkową, chłopie, czerwoną nitkę, pineski i łączysz. Jak lubisz, nie? Jak lubisz. Ja to wszystko robię raczej cyfrowo, nie? Na kompie. Okay. I też właśnie troszeczkę bo już... Bo jesteś z zawodu? Programistą. A pamiętasz, jak Mateusz powiedział na początku, że nie chce gadać o ADHD? Nie, bo to jest ciekawy temat, wiesz, to nie chodzi nie, o to. Nie. Ja chcę, tylko po prostu nie chciałem... Żartuję sobie. Jakby... Pełnić roli eksperta? Tak, dokładnie, chciałem pełnić roli eksperta. Ale przecież ty masz. Ale to nie znaczy, że jestem ekspertem. Okej. Jesteś ekspertem w posiadaniu ADHD. Tak jak mam, nie wiem, wnętrzności, a nie jestem lekarzem. Trochę tak. No, co... Jakbym był ekspertem stary, to pewnie już bym. Znaczy, niekoniecznie tak jest, oczywiście. Nie każdy lekarz jest zdrowy. O Jezu, to był... Ale pewnie byłoby mi łatwiej obsługiwać siebie. Był taki mem z tym, właśnie a propos tego, że, nie, że masz wnętrzności, ale nie jesteś lekarzem, że był taki mem, kiedyś widziałem, jak taka babka mówi, że jak mogę nie zdać egzaminu z biologii? Mój mózg dokładnie wie, gdzie są moje narządy, tylko nie chce mi powiedzieć. Dokładnie tak jest. Nie chce mi powiedzieć. Tylko nie chce. No tak. No to tak, dokładnie taka analogia, nie? No. I to jest właśnie, ale fajne w takim procesie, bo to jest proces też psychologiczny i taki psychoedukacyjny u mnie. Fajne jest to, że znalazłem w tym taką analogię do swojej pracy i po prostu i dzięki temu jakby jestem też bardziej, znaczy bardziej czuję, że to jest coś dla mnie łatwiejszego dzięki temu. No bo to jest trochę takie debugowanie siebie po prostu, nie? O kurde. Bierzesz swój jakby kod źródłowy i musisz go, wiesz, znaczy nie kod źródłowy, nie masz dostępu do kodu, masz dostęp tylko do gotowego programu, czy tam gry, czyli twojej psychiki. Właśnie, i musisz te, znaleźć te błędy, nie? Ja tak to interpretuję sobie na swój język zawodowy, nie? I przez to mi łatwiej jakby się w to zaangażować. Muzyka czy programowanie? Jakbyś miał wybrać jedno. Jakbym miał wybrać jedno? Kurde. Teraz? No. Bo ja wiem, że na przykład programiści często mają tak, że naprawdę lubią to, co robią. Słuchaj, jakbyś teraz mnie postawił, to bym wybrał programowanie, ale przede wszystkim dlatego, że... Ściągaj koszulkę róża. Nie. On nie jest zaangażowany. Chodzi o to, że ja trochę rozumiem chyba, o czym on mówi. Ale przede wszystkim dlatego, że nie mam jeszcze na tyle oszczędności, żeby porzucić... Nie, ale ja taką hipotetyczną sytuację, że masz ten sam hajs. Aha. To muzyka. Muzyka. No, nie, okay, no tak, oczywiście. Okay. To muzyka, na pewno. Okej. Okay. No bo to z programowaniem, nie, i opisaniem jakby tego przykładu związanego z ADHD, to wygląda tak, jakbyś w programowaniu próbował rozwiązać zagadkę samego siebie, stary. No jest taka analogia w tym. No i to jest grube, bo skoro... Tak jak opowiadałeś, to się opiera na fizycznych aspektach. U ciebie w organizmie się produkuje czegoś za dużo, tak? Albo za mało. Albo to za jest mało. Właśnie to okej. Okay. To w obie strony działa. Nie? To jest imbalans. Okej, okay, imbalans. Czego? Się trochę, bo wchodzisz jakby w... W kogo? Wchodzisz w Mateusza. A jesteśmy tutaj family friendly content. Dobra, nie, no. Możesz się do niego zwrócić, tylko nie wchodź na jego jakby... Pamiętaj, że kamera jest tam. Dobra, nie, bo mnie strasznie zaciekawił w ogóle ten temat i nie byłem totalnie przygotowany, bo żeśmy w ogóle tego nie rozkminiali jakby przed podcastem, no. Że będziemy rozmawiali o tym właśnie, okay, nie? Okay. I... Zafascynowano ogólnie chorobami ludzkimi, ludzką psychiką. Znaczy psychą.
psychą, nie? Bo i dlatego zaznaczyłem ten moment, czyli opowiadałeś o ADHD, które rozpoczyna się w człowieku od czegoś fizycznego, tak? Od produkcji, nadprodukcji albo takiego deficytu z tym związanego. No wszystko, co ci się dzieje w organizmie, się zaczyna od... Od fizyki. Od fizyki, od tak. chemii. Okej. Okay. Właściwie nawet. Jeśli mówimy o dopaminie, czyli hormonie, który raczej powinien kojarzyć się chyba w moim rozumieniu z czymś dobrym, tak? No tak mi kiedyś powiedziano, hormon szczęścia tak, i tak dalej. Nawet ale jak to... jest go za dużo, to też nie koniecznie. No właśnie, nie? To ciekawe, nie? Że człowiek może przez tak jakby swoje rozkojarzenie, mogę tak to nazywać? Rozkojarzenie. Tak, tak. W pewnym sensie, bo no... Próbuję dojść, wiesz, po nitce, po tych punktach do celu i tak jak Ozina. W ogóle mnie nie rozproszyło, to spoko. No, i chodzi o to, że wiesz, że próbuję rozkminić siebie, nie? I jeszcze przy okazji, że w ogóle tak to się złożyło, nie? Że znajduję zawód, który jest tak dobrze płatny. Wiesz. Że osoba z ADHD? Nie, mówię programista. Ale nie, że osoba z ADHD znajduje taki zawód? No, że nawet nie, że znajdujesz zawód programisty, tylko że po prostu odnajdujesz taki zawód, który pomoże ci zrozumieć siebie. No, w pewnym sensie tak. Znaczy, no, wiesz grube. Co, w tej branży ciekawe. Też już się coraz więcej mówi o neuroatypowości, coraz więcej widzę artykułów. Nawet zaryzykowałem i zrobiłem swój wpis na ten temat, bo po prostu to mi leżało, a jak zobaczyłem, że wiesz, jedna z bardziej znanych stron, która publikuje takie rzeczy, czyli Bulldog Job, już nie pamiętam, okay. To wrzuciła coś o neuroatypowości. Mówię, dobra, jak oni napisali, to w sumie się odniosę, nie? Ale gdzie piszesz? Nie, no to wrzuciłem jeden wpis na LinkedInie po prostu. Ja, na LinkedInie. Do ludzi z branży, okay. Nie? Żeby zobaczyć, co powiedzą. W czym programujesz? W C++. I co powiedzieli na ten post? Wiesz co... Nie patrzyłem jeszcze na reakcję, nie? A, okej. Nie zaglądam zbyt często, szczerze powiedziawszy, ale nie, tak rzuciłem, bo jestem ciekaw, czy ktokolwiek się odniesie, nie? Okej. Okay. Bo na przykład zauważyłem, co jest ciekawe, nie? Znaczy, inaczej, jak na przykład są rozmowy rekrutacyjne, nie? No. To jak one wyglądają bardzo właśnie intrygująco, jeśli chodzi o zadanie do rozwiązania, to ja w to wchodzę. Ale dla programistów? Tak, okay, tak. Okay, to okay, ja w to wchodzę, siadam, mogą mi dać zadanie na 3 dni, ale jak jest ciekawe i pozwolą mi po prostu pracować, to ja w to wsiąkam, robię i tak dostałem jedną z robót. Bezproblemowo, nie? Jakby zrobiłem to, co miałem zrobić i było git. A jak są takie rozmowy, gdzie masz, nie wiem, 30 minut i test egzaminacyjny, to totalnie, to po prostu mnie to zjada i albo mi się nie uda, albo po prostu będę tak z tym zmęczony, nie? Aha, no. To, było, to samo było na studiach, po prostu, no. Nie masz takiego wrażenia, że to właśnie ta praca programisty bo ja też trochę programuję, ale no. Tam hobbystycznie bardziej, nie masz wrażenia, że to właśnie bardzo sprzyja takiemu, nawet takiemu schorzeniu jak ADHD, czy tam takiemu, takiej właściwości. W sensie, że pogłębieniu się? Że bardziej mi chodzi o to, że jakby, że programowanie jest takim zajęciem, które sprawia, że coś wpiszesz, masz efekt, coś zmienisz, masz efekt. Jakby cały czas masz jakby, wiesz, cokolwiek zrobisz, jedną jakąś malutką cząstkę, od razu widzisz efekt, nie? I to fajnie oddziałuje, bo nie masz tego takiego okresu, który często właśnie przeszkadza ludziom z ADHD, czyli na przykład, że musisz poczekać. Wyczekiwania. Tak, a w programowaniu masz tak naprawdę w każdej sekundzie możesz zobaczyć efekt, możesz podejrzeć, możesz kliknąć, tak, możesz uruchomić, możesz zdebugować, nie? Trochę tak jest i myślę, że dlatego mnie to tak pochłonęło mimo wszystko, nie? Bo oczywiście są tam aspekty, które są problematyczne dla osób z ADHD, bo jakby kolejnym, powiedzmy, filarem tego zaburzenia, oczywiście nie mówię o tym jako zaburzeniu, tylko inna jakby, no właśnie, inna konstrukcja mózgu to jest po prostu. Okay. Czyli filarem tej neurotypowości jest... Sprawdzę tylko, co mówi Wikipedia. Okej. Jest nadruchliwość. No i nadruchliwość z kolei nie idzie w parze z pracowaniem za biurkiem, nie? Okej. Okay. Ale na to też są obejścia, nie? Ja na przykład w ciągu dnia po prostu... Na przykład wolę popracować w takich slotach, że nie mam 8 godzin bez przerwy. Tylko na przykład 4 godziny jadę rowerem na trening, wracam kolejne 4 godziny, czy coś takiego, nie? Okay. Albo bieżnia, no bo po prostu ten aspekt nadruchliwości też u mnie nie jest tak duży jak u innych. Mhm. Według Wiki to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
ale też jako zaburzenia hiperkinetyczne. Tak. To było z wyboru programowanie? Czy próbowałeś jeszcze czegoś po drodze? Coś tam się na przykład zadziało? Czy ty widziałeś od początku, że chcesz zostać programistą? Nie, nie. No? Wiesz co, właśnie jak... Nie wiem, czy późno, czy wcześniej, ale powiedzmy, że późno, bo w liceum dopiero w sumie tak mi to siadło, nie? Okej, okay, bo no, zastanawia mnie, czy właśnie rzeczywiście na przykład człowiek z zaburzeniami typu ADHD jest głodny efektu, czy to jest raczej wypadkowa tego zaburzenia? Wiesz czy... co, znaczy tak jak tam, to nie jest do końca tak, że musisz od razu mieć, bo to zależy, nie? Generalnie, no właśnie. Generalnie chodzi o to, że... Bo ty często mówiłeś o zaczynaniu, że jest tak, ekscytujące, tak, tak. A nie, że ty zaczynasz po to, by widzieć ten ekscytujący efekt, tak? Wiesz. Tak, tak, tak. Trochę tak jest, ale wiesz co, też chodzi o to, że... Dlatego ty nie masz ADHD. Bo nawet patrz, porównania takie do Matiego, który ma, jest programistą, wiesz, ma zdiagnozowane. Ja jestem nikim, tak? Nie, ty nie jesteś akurat programistą, ale masz smykałę do tego, taką zajawę, wiesz, związaną z programowaniem, ze stronami tego, wiesz, zaczynaniem różnych rzeczy, niekończeniem ich. No. Nie, wiesz o co chodzi. No. Ale bo ty chcesz efektu. On nie, on chce zaczynać. Nie, tu, znaczy nie, to nie jest do końca tak. Tylko ja chciałem inną rzecz poruszyć, no. Że to, co mówiłeś też o tym, że możesz wsiąknąć w jakiś temat, to też jest jedna z takich, jakby, to nie jest takie oczywiste, bo jakby po jednej skrajnej stronie tej szali mamy problem ze skupieniem się długim na czymś, co jest trudne, tylko to, co jest trudne, jest bardzo osobiste. Dla mnie coś trudnego. Miałem taki znajomy, programowanie, stary, to jest takie nudne. Ja mówię, nie no, chłopie, ja mogę siedzieć do pierwszej w nocy czasami i mówię, powinienem iść spać, ale tak się wciągnąłem. No. To jest osobiste, co jest dla ciebie trudne, a co jest łatwe. Chodzi o to, że i właśnie dla osób z ADHD to jest bardzo skrajne, że nie masz takiego jakby prostego, uśrednionego poziomu motywacji do robienia wszystkich rzeczy, tylko masz nierównomierną dystrybucję uwagi. I w skrajnych przypadkach masz tą hiper... Hyperfocus tak zwany, sorry. Ja mam takie, wiesz. No, ja się jeszcze nieprzyzwyczajony jestem jeszcze do takiego mówienia, jak siedzę, nie? No. To masz też hyperfocus, czyli to jest tak jakby drugi biegun tej koncentracji. No. I to jest taki, i mi się to zdarzało. Szczególnie miałem taki etap właśnie z grami, z programowaniem, że na przykład zdarzało mi się, no nie będę oszukiwał, mieć takie czasami epizody, że nie wiem, przez 3 dni po prostu zaniedbywałem swoją higienę, czasami jedzenie, to rzadziej, i wsiąkałem w temat, nie? I po prostu nic się nie liczyło. I to był ten problem, nie? Ja nie mówię, że to jest w ogóle domena tylko osób neurotypowych, ale to jest zaznaczane jako coś, co jest jakby mocniej się objawia u takich osób, nie? No i rzeczywiście powiem bardziej szczerze... Bardziej śmierdzą. Tak. I rzeczywiście powiem szczerze, że no. na lekach na ADHD to są stymulanty, ale mała dawka, lekkie i uwalniają się tak równomiernie, żeby ci tą podbić, ci tą motywację, znaczy ustabilizować tą motywację przez powiedzmy te godziny pracy, nie? No i mi na tych lekach się dużo lepiej pracuje. Nie mam tych takich pików, że wow, a potem nic mi się nie chce, będę szedł spać w ciągu dnia pracy, nie? Wiadomo, na zdalce jest łatwiej, ale nadal... Ale to, że ci się na przykład nie chce po tym wystrzale takim, nie? To jest spowodowane jakby spadkiem energii? Tak jakby... Znaczy tak to czuję. Tak to że czuję. Cię ja czasami po prostu byłem w stanie, nie wiem, popracować 2 godziny i odłączyć się tak, że zasnąć. Nie dlatego, że pójdę spać, bo mam w dupie pracy, tylko po prostu mój mózg mi mówi elo, nie? Ale to znaczy, że ty jakoś co, jesteś, nie wiem, wtedy przebodźcowany, czy twoje bodźce lepiej reagują, stary, nie wiem. No wiesz, to już bym wolał. Zróbmy z tego jakąś super moc bohaterską, tak? Wiesz, że... No jest, ale to jest ta moc taka jak z Supermanem, wiesz, że masz jednak tą drugi biegun, że masz... Co, na co on tam źle reagował? Na kryptonit. Na kryptonit, no. Raz niezniszczalny, a dwa wystarczy go dotknie, no, kryptonit się ma, nie? To jest taka supermoc, nie? To nie jest supermoc, która jest zawsze fajna. Czyli nie siedzisz na przykład i upucha, trzymam. No. Ale na przykład tak mam, że wiesz, ja sam nie jestem w stanie sobie wyregulować rytmu dobowego totalnie. Okej. Ja dzięki temu, że Anetka moja ma
fajny, zdrowy tryb życia, to trochę się do niej dopasowuję i robię też to świadomie, bo czasami nie chcę, nie? Bo dopaminka mówi o, ale nie wiem, dobra. Dopaminka mówi no, ale z drugiej strony wiem, że jak zrobię tak, to potem z kolei ona ma normalny tryb dnia, a ja mam taki, że wiesz, że wczoraj sobie d***ałem, bo byłem czymś tak wkręcony, a dzisiaj mam tak, że wiesz, 2-3 godziny i idę spać, a ona normalnie przez cały dzień ma taką samą energię. To ja trzeba byłoby to, zaprosić Anetę i zapytać, no, jak to jest żyć z kimś takim. No, robimy społeczny program. No, no. Ty, nie no, bardzo nie, mi się podobało, to powiem spoko, szczerze, nie? W sensie, jeśli chodzi o takie inside'owe informacje o tym, co to jest ADHD. I nie? Też trochę nawiązujące tematyka do naszego poprzedniego, nie, do jeszcze poprzedniego odcinka. No. Kiedy też gadaliśmy o Cobainie, o problemach no, też psychologicznych młodzieży i tak dalej, nie? Bo to też gdzieś tam w jakiś tam sposób się wiąże. No bo tak jak zresztą zauważyliście, tak jak ty powiedziałeś, no jednak nawet coś takiego jak ADHD może być powodem, ja podejrzewam, że i szczęścia, i nieszczęścia, tak? Tak, w sensie... oczywiście. To raczej kwestia świadomości, nie? Ja im bardziej jestem świadom, tym bardziej czuję, że te nieszczęśliwe epizody są krótsze i więcej wyciągam z nich wniosków, nie? Aha, tak, okej. Okay. A jeszcze mam takie jedno pytanie, sorry Wierzbi, no, bo ty od kiedy miałeś to albo zdiagnozowane, albo wiedziałeś, albo czułeś, to jest od małego naprawdę nie, łebka? Nie. Znaczy jak tam, patrzę czy... wstecz, to tak, ale diagnoza to tak, nie wiem, mniej okay, niż rok. Myślę, jak, mniej co? Niż rok, myślę, diagnoza. Nie pamiętam dokładnie, ale mniej niż ale rok. Ale mniej niż rok co? W sensie? Rok temu. Rok temu, aha, no, okej, okay, dobra. Bo ADHD, to właśnie... świeży temat. ADHD to ale to choroba, co, można nabyć ADHD w trakcie co? Życia? Nie, nie, to jest raczej tak, że po prostu rodzisz się tak naprawdę z innym hardwarem, tak się mówi na to, okay, nie? Okej, okej. Czyli moim, ile sterowniki, moim... będzie programista. Tak, ale często nie tylko programiści jakby, bo to jest takie... Nie, nie, bardziej mi chodzi o to, że używasz słów typu hardware. Tak, ale to łatwo jakby takim jednym słowem zawrzeć, bo no nie jestem lekarzem, więc to łatwiej mi tak to powiedzieć. Twój hardware wspiera Nvidia Herworks w tym, w Wiedźminie 3 na no, Uber no, Plus. No i wnioskując... Włosy ładnie wyrenderowane. Ludziom każdy tak, pojedynczy się rusza. Widać. Ludziom z ADHD łatwo jest być jack of all trades po prostu. Oj, ja to już jest za grubo. To już życie. Nie wiem, co to znaczy. Tak dobrze szło, tak dobrze mówił, wiesz co, tu hardware, tu coś z angielskiego jeszcze wyłapiesz, ale tu Jack, wiesz, Jack of all trades. Ty wiesz, kurde, tak? Ja chciałem po polsku, ale nie wiem, jakie są odpowiednie. Nie wiecie? Ma chyba. Jack of all trades, czyli Jack to jest lack, nie, lack to jest brak, a Jack to jest za dużo. Nie, 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 to jest takie Jack coś, jest, że jesteś, robisz rzeczy po trochu, nie? Ja tego użyłem, to jest no, geekowe nawiązanie, no, ja tego użyłem, bo ostatnio to pojęcie mi się przypomniało, bo grałem w Baldur's Gate 3 i grałem Bardem. Okay. I Bard ma taki atut, bo właśnie Bard jest taką klasą, która jest wszystkim po trochu, bo jest trochę łotrzykiem, tak, jest trochę vampirem? Magiem, jest trochę wojownikiem. Jest co? Nawet taki challenge, tym żeby... Tym wampirem grałeś, tym blondynem? Nie, swoją postać. A, swoją, jest okay, nawet okay, taki challenge, żeby przejść... Ostatnio oglądałem, jest challenge, żeby przejść Baldur's Gate jako postać Jack of all trades, czyli bierzesz każdą klasę na pierwszym levelu. Bo w systemie Dungeon and Dragons nie musisz być tylko wojownikiem, możesz być wojowniko-magiem. No, możesz wziąć każdą klasę, nie? I Jack of all trades to jest postać, która ma z każdej klasy po jednym levelu, czyli ma bardzo podstawowe umiejętności każdej klasy, nie? Tak. I czyli koniec. Czyli umie tam pierdnąć jakimś tam pomyczkiem, ale nie rzuci nigdy kuli ognia. Umie, ale nie kozak. Tak. I dalej nie można już rozwijać tego, rozumiem, tak? Załóżmy w przypadku Baldur's Gate. Znaczy w przypadku Baldur's Gate nie możesz, bo tam jest jakiś level limit, kapasz 12 po prostu. Aha, okej. Dobra, kumam. Ale to bardzo, ale w pewnym momencie dodali taki feature do tej gry, że żeby zdobyć tego achievementa, to już jest zero wysiłku, bo wchodzisz w takie coś jak lustro. Masz, nie lustro, wchodzisz do Marnieja, to jest taki ziomek zgniły w twoim obozie. On jest po prostu nieumarłym i mu mówisz, no tutaj dam ci tyle złota, bo chcę sobie przerobić moją postać, nie? No i możesz sobie od nowa wstawić levele, więc To jest ten z katedry, co się go tam ratuje w końcu? Tak. Okej, na samym początku, nie? Spoiler! Ja nie grałem jeszcze. Przestań, no. Chociaż powiem wam podstawowa tak... Podstawowa mechanika w sumie tej gry z tym gościem, więc... W sensie, że często powinno się przebudowywać swojego... Nie. Raczej to, że masz go i on tam służy ci różnym rzeczom, bo on też może wskrzeszać i tak dalej. Okej. Znaczy ja powiem szczerze, Baldur's Gate 3 mam na Steamie, nie? I bardzo byłem w ogóle zajarany z tego powodu, żeby w to grać. Masz na Steamie? No. Kurde, się nie chwaliłeś.
to dawaj, będziemy sobie grać. Można w kopkę tam wlecieć, no. Nie? O, ja stary, właśnie szukam no, ludzi. To jest ciekawe. Słuchaj, mam trzy osoby. Ty, takiego RPG, no. Stary. Zapraszam. Zapraszam, ej, grubo. Bo mam trzy osoby i wszyscy PS5, a oni jeszcze crossplaya nie zrobili. I pewnie aha. Crossplay, nie wiem, za rok, może za rok będzie, nie? Więc ale to na padzie się przyjemnie gra, bo ja jeszcze mam pada do tego akurat. Ja też także na padzie gram, no przyjemnie gra jest się napisana, gra. Na pada super. No, no. Co to za czasy, że w Baldur's Gate się gra na padzie. No nie? Masakra. Ale wiesz, chcecie? Stare Baldury też możesz zagrać na padzie. No możesz. W ogóle jakbyś chciał, obecnie. To trzeba byłoby tylko po prostu spowodować, żeby ten wygaszacz zniknął obok, tam gdzie ta piłeczka lata i to jest mój retro komp. Ale masz podpięty na tamtej myszki. A wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Nie będę tego teraz robił. I mam Baldur's Gate oryginalnego. To jest to, co zresztą mówiliśmy też na łamach Sztuka Nie Przemoc, że kupiłem Baldur's Gate oryginalnego, jeszcze zafoliowanego w edycji wow. Jakiejś tam pomarańczowej, ale czyli nie w, sensie nie w Big Boxie. Część. Jedynka, dwójka? Jedynkę, fajnie. Ale nie w Big Boxie, nie? Taką załóżmy jakąś kultową, klasyczną, tylko w już takim nowocześniejszym wydaniu, ale też edycji, która już została wycofana ze sprzedaży, nie? Zafoliowany za, nie wiem, chyba tam już łącznie z impostem 50 zł. A to było o tyle ciekawe, bo ten sam jakby egzemplarz zafoliowanej gry Baldur's Gate'a w tej pomarańczowej kolekcji klasyki znalazłem za 3 kapcie. Czy coś ja takiego? Mam déjà vu. No tak, i tylko mówię, no, mówię, ja jestem totalnie miłośnikiem tej serii, więc... Ja miałem no, kiedyś grubo. Taką kolekcjonerkę, że były wszystkie Baldur's Gate ze wszystkimi dodatkami. Znaczy tam dwójka plus dodatki, jedynka plus dodatki. I wiesz co zrobił? Pewnie jebał, bo jest minimalistą. Sprzedałem, bo jestem minimalistą. Dobrze. I za jakieś w ogóle grosze. No dobra, no to z nas wszystkich trzech ja mam najgorzej, bo ja nie wiem, co się stało. Wyparowała. No tak. Ja chociaż piwo wypiłem. Dobrze, że powiedziałeś to, co powiedziałeś o sobie, bo to ma sens, tak. Że nie wiesz, dlatego gdzie to moim, jest. Dlatego dla mnie idealnym rozwiązaniem jest cyfrowa biblioteka, nie? To... A jak ci ją kiedyś zabiorą? No to przynajmniej nie będę miał do siebie pretensji, że ja zgubiłem. Tak, bo te serwery padną. Nie, no bo to jest trochę taki strach w tyle, z tyłu głowy, że kiedyś ci, nie wiem, z jakiej paki czytacie. Zabiorą mi wszystkie te moje rzeczy, których i tak nigdy nie zdążę zrobić. No na przykład, nie da się ograć i ta kubka wstydu rośnie. No. Mówimy o Steamie na przykład. No. Co się stanie, czytacie te umowy licencyjne i tak dalej. Przecież tam na pewno jest napisane, że jeśli ci ta gra zniknie, na to Steamie, się nie skarż, bo i tak... tyle zrobić. No to nie? Ci mogę teraz powiedzieć. Na Steamie nie kupujesz gier. Mhm. Tylko wypożyczasz. Masz dostęp. Kupujesz dostęp. Tak, tak. Jakby. Czyli tak nawet nie posiadasz tych gier. Dosłownie, nawet, a dostępem zarządza Valve. Znaczy nie, no nawet na etapie fizycznych nośników tak samo było. Że fizyczny nośnik był tylko twoim jakby dostępem do tej gry. Tylko miałeś fizycznie, nie? Ale co, w sensie... No jak kupowałeś fizyczne nośniki, to też tak było, że nie kupowałeś... Bo facto. Się nazywało kopia gry. No że tak, to tylko jest że kopia jakby gry, ci wyłączyli nie? Wszystko i miałbyś apokalipsa tak, zombie jasne, przyszła, to jasne. Byś to odpalił. To ja zewrzucam na XP-czka Baldur's Gate i hej! I czekam, aż mi odgryzą ostatnią rękę, jeszcze mogę grać. No. Ostatnią rękę, no dużo ich mamy. Że... W sensie, że którą? W sensie, że... Którą by ci udali, wiesz? Nie, spoko. Wolałbym prawą najpierw, bo jestem leworęczny. Czemu? Lewo? Ale leworęczny? No, ale jakbym miał grać w Baldura, to jednak prawą ręką bym grał. No nie wiem. Ty, ale... To jest trudny temat, żeby... Nie, grać. Bo to jest... Słuchaj, Paula, ty się tam brechtasz, ale chodzi o to, że... Chodzi Róża, o to, nie że... szukaj tematów leworęczności. To jest bardzo ciekawe. Ważne tematy. Ej, wiecie co? Zupełnie. Nie. Jezus Maria. Statystyka, no, ja tak wskazuje, że jest mniejszość. Nie o to mi chodzi. Moja mama jest leworęczna i moja mama przepięknie rysuje. Znaczy, raz, dawno dwa, tego nie robiła, dawno... Jest, gdzie? Nie, poczekaj, ja tego sprawdzam, jest? Bo... Go. Czekaj, no to w takim razie, jak coś to ja mogę sprawdzić, a przy okazji będę mówił. Tak, bo walnąłem w mikrofon, sprawdź, czy wszystko jest okej. I przepięknie rysuje, co nie? Na przykład jeszcze my... My, mogę zasłaniać w ogóle zasłaniasz, was. Zasłaniasz Mateusza. Ja jestem widoczny, także jest dobrze. Na przykład jeszcze jak graliśmy w Nidlach, no to pamiętasz gościa z Blind Cow? Był leworęcznym gitarzystą. Bardzo dobrze mu szło granie na gitarze. U leworęcznych jest coś takiego, że oni mają do czegoś dryk. Albo potrafią się może szybciej wyuczyć czegoś, ja nie wiem. No, mój dziadek na przykład się szybko wyuczył używania prawej ręki. No tak, bo kiedyś kazali. No, totalnie. No. Tak. To trochę krzywdzące, co mówisz dla prawej.
praworęczny. Sam jestem praworęczny i zauważam, że coś takiego w życiu się dzieje. Ale generalnie jest coś tak, takiego jest w życiu. Że na przykład coś takiego jest. Mój przyjaciel Radek... Ej, ale porozkminiajcie, a nie, że tylko zakładacie, nie, co? Nie, nie. Mój przyjaciel Radek, którego zresztą znasz też, Róża, to... On ma, pozdrawiam. Tak, on ma dziecko i robi wszystko, żeby dziecko zostało lewonożne. Bo oczywiście chciałby, żeby jego dziecko było piłkarzem, wiadomo. U piłkarza bycie lewonożnym jest ważniejsze, tak? Nie, prawo? Bardziej chodzi o to, że piłkarzy dobrych, bardzo dobrych lewonożnych piłkarzy jest zdecydowanie mniej niż prawonożnych. Więc będąc lewonożnym... Czyli chce wejść w rynek. Lewonożnym piłkarzem masz dużo większą szansę na wybicie się, jeśli umiesz... Jest tak. Tak? Jeśli umiesz prosto ciekawe. Kopać piłkę, jesteś lewonożny, to już masz co najmniej poziom ekstraklasy, nie? Wow. To jest, wiesz, to już chcę pokazać. Jeśli prosto kopiesz piłkę i jesteś lewonożny, no oczywiście, no żartuję, no prosto kopiesz piłkę, no umiesz grać w piłkę, okej, okay, jesteś lewonożny, to już okay. Masz, no myślę, że poziom ekstraklasy jesteś w stanie osiągnąć, nie? Ale dlaczego? Bo od właśnie, razu z buta ciekawe, trener ci mówi, nie, nie, proszę bardzo. Bo jest mniej lewonożnych, okay. A lewonożni zawodnicy są bardzo kluczowi. No właśnie myślałem, że to chodzi o jakieś w kontekście pozycji na boisku, nie? Nie? No. Na przykład lewy skrzydłowy raczej powinien być lewonożny, nie? Czyli to serio wynika z tego, że trener czy ktoś bardziej by pożądał lewonożnego ze względu na... Mniej, na konkretną liczbę. Pozycję, tak, bo na konkretną okay. Pozycję bardziej nadaje się... Nie wiem, nawet jak jest skrzydłowy? No nie, no nie bez przesady, ale na przykład jak masz do wyboru dwóch zawodników na przykład na lewą obronę, jeden jest lewonożny, a drugi jest prawonożny, jeden jest trochę gorszy, ten lewonożny jest gorszy, to i tak lepiej go wystawić na lewą obronę niż prawonożnego, bo to wynika z tego, w jaki sposób zespół przeciwny atakuje i w jaki sposób będziesz zatrzymywał akcję, jak będziesz robił wślizgi, okay. Gdzie będziesz zablokował wrzutki i tak dalej, będziesz wszystko robił lewą nogą. Bartek, jest wszystko dobrze. Przepraszam. Od której strony do piłki się ustawiasz? Tak. Kurde, ciekawe. Naprawdę ciekawe, bo ja totalnie jestem w temacie. Ja też mega. Więc jeśli jesteś lewonożny, no to już masz tą przewagę, że możesz, jesteś jakby kluczową postacią, żeby być na jakiejś dalnej pozycji, bo tam tylko lewonożni się dobrze spiszą. Znaczy wiadomo, że super dobry prawonożny zawodnik też się tam sprawdzi, ale musi być super dobry. Wiesz, Bi, to teraz wpisz w to, co powiedziałem, że leworęczni, lewonożni też w tym wypadku są jacyś lepsi. Może. A mówi się na nich mańkut. Może są... Nie, co ja mówię, mańkut? Tak, mańkut. Tak się mówiło na leworęcznych. Nie okay. Wiem, jak jest z nogami, jakiś inny może określenie jest na nogi. Ale nie, tak. Czy usunąć mań, czy kut? Tak, no dokładnie. To jest dokładnie z tym, tym kut uważajmy, nie? Ale dobra. Kuta z BZS, tak? Kuta by nie usuwał, nie? No, kuta z BZS chyba. No także... No tak, rzeczywiście. Dawno nie słyszałem tego określenia, ale tak, tak się mówiło. Tak. Że to mój dziadek gdzieś... brzmi jak obraźliwe. Znaczy było tak, była taka chyba za tym geneza, nie? W sensie taka okay. Intencja, żeby tak... Że miało tak brzmieć. Okay. Taki gorszy. Tak. No właśnie gorszy. I popatrz, i zawsze tak jest. Człowiek ale zawsze się... taki jest, no, słuchaj, że jak ale... kurde robi ktoś coś lepiej, to trzeba go zgnieść. Albo inaczej. Albo po prostu inaczej. Ale zastanawiam się, na ile to wynikało z tego, że tam... Leworęczni byli lepsi od praworęcznych? Nie. I praworęczny się i mówi mańkuty! Mam dwie koncepcje. Jedna... A, zaczyna się. Mam dwie koncepcje. Nie? Jedna jest taka, że gdzieś tam się przyjęło w kulturze, chyba od chrześcijaństwa to wyszło, ale może wcześniej, bo wiadomo, że chrześcijaństwo też nie wyszło z próżni, nie? I się inspirowało innymi. 310 rok, Armenia oficjalnie pozostała pierwszym krajem na świecie w historii w ogóle chrześcijańskim. Okay. Dziękuję. I tak. The toxicity of sin. Lewa strona to była niby ta diabelska, nie? Gdzieś okay. jest takie, było takie pojęcie, było takie... Tak się interpretowało to z jednej strony, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że może to było bardziej przyziemne. Lepiej trzy razy w prawo niż raz w lewo. Tak, że to było może bardziej przyziemna przyczyna, no bo jednak zapomniałem słowa. Jakaś rewolucja? Przemysłowa zabrakło mi. Okay. No to zaczęto rzeczy produkować na dużą skalę i też w ogóle miejsca pracy były zaprojektowane, co nie? Więc no do większości
Aha, kumam. Zresztą przy komputerze tak jest. Ja też jestem praworęczny w wielu funkcjach. Okej, okay. Samochody. Funkcjonuje... Myszki są wyprofilowane tak, do prawej ręki. Są dla leworęcznych, ale są, ja się ale... bardzo późno o tym dowiedziałem w ogóle, że są, nie? Bo za no dzieciaka dostałem taką, no i się takiej nauczyłem, bo nie wiedziałem, że da się inaczej. A kierownicę w samochodzie masz po prawej stronie czy po lewej? Nie mam samochodu. O, fuck. Jeżdżę rowerem. O nie, czekaj, kierownicę po prawej stronie. Teraz popełniłem jako dziennikarz fopa. Popełniłeś ze dwa fopa w tym jednym zdaniu. Że co? Jak kierownicę po lewej, po prawej stronie w Polsce? No znaczy, właśnie. Jak wróciłeś z Anglii, to tak. No tak, ale sprowadzając samochód za... i to jest dopuszczalne do naszego ruchu drogowego, tak, więc jest, nie musisz robić przekładki, panie kochany. Tak, tylko... Więc możesz jeździć po, no mając tak. kierownicę po prawej stronie, no ale po co? Bo jednak zmiana skrzyni biegów, lewa ręka. Ta ale to jest wiodąca, niewygodne, bo nie widzisz, nie? Na skrzyżowaniach. Tak, tylko tu już jest trochę inna rzecz, bo ty już masz na, jakby wszystkie inne rzeczy dostosowane do prawej strony. To już jest, to idzie to dalej, nie? To już by masz tak nie szalał, szczególnie, że to jest jakby kierujemy dwoma rękami. Okay. Bardziej mi chodzi o jakieś takie manualne rzeczy, gdzie jedna ręka jest wiodąca, nie? Ja nie wiem, pisanie, cokolwiek. Ale akurat pisanie u mnie zostało lewą, no, nikt mnie nie zmuszał. Ale w samochodzie klasycznym dobra, też masz rację. Dajesz gaz prawą nogą. Masz rację. Czyli też wykonujesz ważną akcję prawą nogą. Nie wiem, jak to się na nogi przekłada. No, a ty jesteś też automatycznie lewonożny? Nie, niekoniecznie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Poczekaj, dawaj, kopaj coś. To się przekłada w ogóle jak... Kupsa, nie żartuję, przepraszam. O stary. Słuchaj, ja u Oziego już miałem dzisiaj 3 gwiazdki i zszedłem... Prawie czołgiem wjeżdżał. Tak. Już, nie żartuję, nie już, można, już nie można. Mnie nagle jest... wyrzuca. To mam połowę gwiazdki. Jak założycie ubranie na złą stronę, to się mówi, że na jaką stronę jest ubranie? Na lewą. Dlaczego? Dlaczego ubranie jest na lewą stronę? Dlaczego lewa jest tą złą stroną? Złą. O, Dlatego powiedziałem, że lepiej 5 razy w prawo niż raz na lewo. Nie, ja właśnie na odwrót. No właśnie, bo popatrzcie, że i też z tej nomenklatury... Ale ktoś to głosował na pewno. Przepraszam, czy masz mikrofon? Czy masz mikrofon? Chodź, zapraszam. Ja pytałem się, czy chcę mikrofon wcześniej. Okay. Nie chcę, będę pracowała. Pa, cyk. A teraz do prowadzącego tu będzie się... Dobra, chodź. Tu jest dużo miejsca. Czy da w ogóle przy nas pracować? No właśnie, nie, Paula pracuje? Nie wiem, Paula, pracujesz? Nie. Udaję. Nie, dobra, chodzi mi o to, sobie że patrzcie, na co dzień. Że nawet z nomenklatury tej takiej lewy, nie lewy, gdzieś tam powstają ruchy oczywiście polityczne i tak dalej, w jakiś sposób nakładające pewnego rodzaju ideologię życiową, myśl życiową. Patrzcie na to, nie? Także fajnie to mówiłeś, to co chciałem jeszcze nawiązać do tego z tym diabelskim tematem, że lewa diabelska, potworna i tak dalej, bo to się też musiało pewnie wziąć z jakiejś wiary, wierzenia, z jakiejś takiej, może nawet bym powiedział, chłopskości, zresztą, rytualności. Zobacz, bycie prawym się mówi, nie? O, bycie prawym. Ale w ogóle czy na przykład nazwa lewica tej strony politycznej nie wzięła się od tego, że to jest coś takiego innego, alternatywnego dla tego, co jest normalne? W sensie do tego, co to było... Już trochę to... Nie, no bo tak się zastanawiam, nie? Czy to nie jest tak, że... No, ubierasz ładne słowa, bym powiedział. Innego, alternatywnego. Mówimy o założeniach, nie mówimy o wykonaniu, okej? Okej, no dobrze. Nie, no bo nie chcę mówić brzydko, nie? No dobrze, dobrze, bo goglacy zablokują ten film, a chcemy w niego wrzucić, kurde, jakiś pieniążek. A to już swoją drogą zresztą, ja mam taką ostatnią opinię o tym, co się dzieje w polityce, że wszyscy się przynajmniej z obecnej nie opozycji, z byłej opozycji, to oni się wszyscy kierują ku centrum i tak. Ku centrum? Niestety czyli tak. No, że te poglądy polityczne się zaczynają bardzo... No, centrum jest tam najwięcej jakby, tam jest bitka o najwięcej głosów. Okej. Okay. Czyli jakby uśrednione, bez jakichś bardziej progresywnych albo bardziej konserwatywnych odchyleń, nie? Okej. Okay. I z muzyką. No, okay. Ja na przykład też mam lewicowe poglądy, a coraz mniej jestem przekonany do tej całej obecnej lewicy tak zwanej. Dam jakiś wycinek, to tak, jest tak, coś, tak, co tak, do tak, mnie trafia, a cała znaczy, reszta... Ja mam wrażenie, że też coraz częściej słyszałem o lewicy, że nie jest lewa. W sensie, że jakby ci, którzy ją niestety wcześniej, jest może taki... nie, że wyznawali, ale za nią byli, niestety, że coraz bardziej jest się rozczarowywali. Jest taki fajny podcast też. To, no nie jest konkurencja, bo oni są akurat stricte w temacie polityki. Pewnie znacie Jakuba Dymka chociaż. Jakub Dymek. Nie. Były dziennikarz... gazety, kurde, zaraz nie pamiętam, Krytyki Politycznej jest bodajże. Okay. I właśnie oni... Paweł, znasz? Oni często jak mówią o nowej lewicy, to mówią, że to jest... To kolega mi polecił kiedyś ten podcast, to mówią o tym... Podcast się nazywa...
O Jezu, dobra, potem wam powiem, bo dobra, nie pamiętam. Okay. Ale oni mówią, że nowa lewica, czyli dwa kłamstwa i nowa lewica. Nie? I to trochę jest bolesne dla mnie, no bo jakby światopoglądowo jestem w tamtą stronę, a... Tak, Dwie lewe ręce podcast. O. Światopoglądowo, no to jeszcze w ogóle. O, bardzo. Świetna nazwa. Tak, strasznie, to jest jak czerwona pachna na byka teraz, nie? No i zobacz, i oczywiście to nie jest tak, że oni mają jakby monopol na, ci dwaj goście mają monopol na rację, ale patrząc na to, jak bardzo ten ruch polityczny, ta partia, nie, to nie jest, to jest klub, sorry, to jest klub. Klub. Upodabnia się do po prostu liberałów, po prostu tych centroliberałów, to trochę boli, w sensie, no bo nawet nie chodzi o to, czy jesteś za nim, czy nie, ale jakby jak tracimy pluralizm w Sejmie, no to tak naprawdę jesteśmy osoby o poglądach którąś z tych stron bardziej, są totalnie jakby, wiesz, pominięte i wykluczone, nie? Okay. Nie ma ich w dyskursie. To jest, ale chyba taki jest cel. Możliwe. No, znaczy... Są ludzie, którzy mają jeszcze jakieś tam kawałki, trochę części honoru i na przykład nie chcą się ani sprzedać, ani skorumpować innym partiom, innym właśnie wyznaniom politycznym, no to po prostu tam siedzą, no, i może patrzą. Tak jest cel, ale koniec końców po prostu jakby, wiesz, chodzi o to, że jak w tym memie, że to są te same obrazki, nie? No, no, okay, bo, takie mam wrażenie. Bo ja mam teraz taki pomysł, no. Czy właściwie pomysł. To jest fajny moment, żeby przejść do tego, czy w takim razie czytaczka Żwiru śpiewa o polityce? O, właśnie. Kinda. Bardziej bym chciał, żeby to było widziane jako po prostu osobista perspektywa na osobiste problemy, ale i na problemy trochę szersze niż osobiste. I okej, okay, oczywiście nie powiem, że nie ma tam w tym mnie i moich bardziej lewicowych niż w inną ze stron środka czy prawych poglądów, ale... Czy, nie wiem, nie jesteśmy jakimś narzędziem agitacyjnym raczej i nie zamieszkamy. Okej, ale czy reszta zespołu jakby podziela twoje poglądy, czy to jest tak, że to są twoje teksty i twoje, wiesz, śpiewanie co? I masz to gdzieś? To jest interesujące, bo myślę, że tak, ale też nie ma tam jakiejś takiej tyranii światopoglądowej z mojej strony. Okay. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardziej w stronę lewicową albo liberalną. W sensie, że mamy ten punkt wspólny, w którym się zgadzamy. Jest kilka tematów, w których na pewno się zgadzamy. Ale też no, nie jest to projekt, w którym... Znaczy, na początku mieliśmy określoną wizję, to w sumie Szymon, nie ja, bo tak, on mnie zaprosił tak naprawdę do tego projektu. Basista, łysy, tak, staczki. Tak, łysy, no. Okay. Ale mimo wszystko... Że nie ma takiego, wiesz, sztywnego regulaminu, to nie jest po prostu jakiś klub polityczny, nie? Okay. Na tej zasadzie. Znaczy, bo mi się na przykład podobało to, co ty powiedziałeś właśnie w wywiadzie Vibesowym, że wasz zespół jest po to, by zwrócić uwagę. No, na niektóre rzeczy byśmy jakby chcieli czasem, no. Nie nakazywać, albo jak to się gdzieś tam obiło, uderzyć w twarz, tylko powiedzieć, popatrz, poczekaj chwilę, nie, zastanów się. Albo najzwyczajniej w świecie tylko obróć w tamtą stronę głowę, żebyś to zauważył, tak, nie? Tak. Wydaje mi się, tak, że możemy to bardzo w prosty sposób zweryfikować i myślę, że masz jakiś pomysł. Nie, to ty masz pomysł, to jest zajebisty pomysł. Okay. Swoją drogą, bo my chcemy jeszcze w przyszłości zaprosić niejednego z Vibesa, więc Wierzba będzie musiał myśleć nad kolejną formą, bo już, że wiesz, jakby przy tobie będzie wiadomo, co jest pięć. Tylko czy my jesteśmy gotowi technicznie na to? Puścimy to z laptopu. Puszcza to się bąka, muzykę się gra. Ja będę... Uczę sam z radia, rozumiesz, uczę tyle po prostu tej mądrości, ale nie słucha. Ja wam powiem szczerze, że od dłuższego czasu jestem bardzo nie na bieżąco. Mocno siedzę w muzyce lo-fi. Po prostu... Nie, ale poczekaj. Nie, to nie będziemy cię testować. Nie będziemy cię testować. Ej, wiecie co? Ja ogólnie to... Wiesz, spokojnie. Dobra, to nie, gramy dobra. Taczkę Żwiru. A, okay. Tak, gramy teledysk Taczkę Żwiru. A, znasz? To jeszcze pamiętam. Wybierz jaki. Albo... Czekaj, ty znasz Taczkę? Czy coś tam pamiętam, coś ci tam grałem. Coś tam mi grałeś, ja też słuchałem, oglądałem na pewno odcinek Vibesa, ale... Okay. Pomysł jest taki, żeby zrobić analizę jak z języka polskiego. Dobra. Zanalizujemy utwór. Dobra, nie mam sprawy. Tylko poczekaj. A który byś Może chciał? Właśnie ty wybieraj. Ty wybieraj. A ty powinieneś pokazać na mnie.
Bo nie, w sumie, nie, chcielibyśmy, żebyś wybrał. Bo ty wybierzesz taki, jaki chcesz. Okay, a okay. Może ty, nie znając, wylosuj coś. Dobra, i ja to wylosuję taki... utwór Taczki. Tak. I wylosuję ten jeden, który nagraliście dla Beki, jest po prostu tak. O sraniu na przykład. Nie o sraniu. Co mi się na przykład podobało właśnie i to ale to jeszcze mu nie zdradzaj, że to nie jest dla Beki, bo może go wylosuję, a tak to się wymiga z tego. Aha. Zobaczmy. Zobaczmy, ale ten, fajnie mówiłeś na przykład, bo nie chodzi o dla Beki, ani załóżmy tam o sraniu, ale zrobiliście, ty zrobiłeś numer dzięki sztucznej inteligencji. A, w to różnych... jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma, okej, okay, ale w różnych tak jakby odsłonach, podgatunkach, tak? I, czy to jest ten kanał? Tak. Bo... No, nie, to nie jest to. Wejdź może na kanał Vibes. A pokazujesz? O, tu jest Vibes. Pokazuję. Pokazujesz? I pa, wejdź na sam dół. I jest Tiru Riru Taczka Żwir. Okay. Pa, bo wy macie Tiru Riru. Inaczej. Co? Bo... No tak, patrz, w shortach jest nawet ten film. Już ci mówię, bo nasze wszystkie utwory, ich tu nie ma, bo... dystrybutor właśnie zrobił to topikiem i ja próbowałem to przez YouTube'a połączyć, ale oni coś, kurde, łomnie to... Patrz, to jest, zobacz, czyli Spotify patrz, sobie... To jest, patrz, to jest, oglądane było. O kurde, dobra, Metropolia. Dobra, czekaj, więc lepiej na Spotify'u będzie, wydaje mi się, znaleźć tą listę, wiesz, i z niej wylosować. No, ale poczekaj, niech będzie to teledysk. No właśnie, bo ja chciałem teledysk. Żeby ludzie widzieli to. A, dobra, no to tylko 3 utwory są w takim razie. No ale to spoko. To jest dużo mniejsza jakby... patrz, on był gotowy stary na cały worek. Wiesz, o co chodzi? Ale nie, to dobrze, mamy trochę mniejsze może, jakby może, wybór. Dobra, ja chcę Hwaranga. To jest moja ulubiona postać Sekena. No dobra, no to spoko. W sumie... Spoko. No to w sumie to jest właśnie ten jeden wzór dla Beki. No i zajebiście. To idealnie, będzie analiza. Ale to jest mega ciekawe, jakby żeście zrobili ten teledysk, co opowiadałeś, co opowiadaliście i to fajnie by było, jakby tu wybrzmiało w ogóle. To był właśnie SMP, przelot nie? Osoby z ADHD. Robię nową rzecz, której kompletnie nie umiem i to jest fajne. No dobrze, zobaczymy to, co ja puszczam, tak? Ja puszczam. Dokładnie, tak było. Nagrywa tam, tak? Nagrywa. OBS-ik? No, sprawdzę, OBS-ik nagrywa. Jedziemy. O, ja z dawna tego nie widziałem, szczerze. Ej, nie, dobra, to ja od razu robię pauzę. Mhm. Czemu? Dlaczego Hwarang? Ej, nie, może nie, może nie. No dobra. Poczekaj, chcę wiedzieć, czemu Hwarang. Nie, no, ale sam powiedziałeś, że moja ulubiona postać z Tekena. No i chociaż niech, kurde, zobaczą ludzie, co jest 5. Dobra, no poczekaj. Znaczy najpierw jest Łysy. Łysy to jest moja druga ulubiona postać. Ale totalnie mamy moda, możesz z nim grać, nie? Prawda? No. Zajebiście. Patrz, i Łysy tutaj macha pięściami, pa, uniki, o stary, bokser. I to przypomnę, jest Hwarang. O Boże, dawno tego nie widziałem. Hwarang operuje nogami najlepiej, tak? Tak. Okay. Urodzony w Korei Południowej, Begdusan jego mentorem, myślisz, że... Aż jestem w szoku. Masz przepierdolone, gdy wejdziesz mu w drogę, poznasz jego nowy... W ogóle nie kojarzę jakby tych napisów, stary. Ja chyba je później dodałem, nie pamiętam już teraz. Pauza. Jeszcze dobra. Przed rynem, refrenem. No. Teraz. Teraz pytanie, czemu Hwarang? No to jest dość śmieszne. Znaczy, po pierwsze, ja, jeśli chodzi o Tekena, to... Bardzo dobrze wspominam tą postać, lubiłem nią grać. Może nie jedyna, nie? Też Yoshimitsu to był taki, o, jak pierwszy raz go zobaczyłem, to było, o, jakiś dziwny koleś, fajny, w ogóle można się samemu przebić. Tak, można przebić się mieczem, można, tak. Można chyba na mieczu tak skakać, tak, można pogo. Usiąść i ładować HP tak, tak, tak mieczem, tak. Dziwnie. No. Także trochę jakby mieszał ten u Donatana. Nie? Ale to chyba też wychodzi z tego okresu, w którym powstała ta gra i ta postać, że byliśmy chyba zafascynowani takimi UFO, ja alienami, że, tak, wiesz. Ja pamiętam, nie? Że pierwszy raz w ogóle w to grałem w jakimś takim automacie, to był chyba Tekken 4 albo 3? 3, na pewno trójeczka. To ja pierdzielę, nie wiem, z 7 lat chyba miałem, nie? No... Takim... Arcade'owo jeszcze Tekena nachłonąłeś, okej. Okay. No i dobra, i czemu Hwarang? Czemu Hwarang? Dlaczego konkretnie w ogóle ten utwór? Bo to nie było tak, że o, zróbmy o Tekenie i którą postać wybierzemy. Mm-hmm. Tylko po prostu graliśmy sobie z chłopakami w Tekena i tam wybierali postacie i były głosy i oczywiście Szymon, Szymon trochę tam przerzeźniał te postacie i było Hwarang! No i tak kilka razy tak powiedział i mieliśmy z tego bekę, bo już tak trochę w takim pijackim stylu to mówił. Okej. Okay. I potem, nie wiem, graliśmy na próbie to i jakieś takie miałem pomysły na teksty, nie do końca byłem przekonany i chyba oni rzucili, bo to było jakoś niedawno po tym, jak się spotkaliśmy na gierkę. I dodałem może o tym Hwarangu, bo to Szymon to powtarzał i tak uznaliśmy, że a dobra, zróbmy jeden utwór, który trochę odejdzie od tej takiej
poważnej, no, ale w jakimś stopniu poważnej nuty innych tekstów, nie? Okej. No i spoko, nie? Uznałem, że jak to rzucili, to ja potem już poszedłem oczywiście już w jakiś taki pomysł ekstremalny na zasadzie, ej, to zrobimy moda, będzie dało się łysym grać, coś tam, nie? No i w sumie się udało. No dobra, no to idziemy dalej. To z tymi zajebacu to jest po prostu jakby opisywanie gry. No. Okej. Okay. Znaczy to jest tak, że ja chciałem się tutaj wcielić w rolę takiego gościa, konferencjera, który przedstawia dwóch walczących. Co nie? I pierwsza zwrotka jest o tym, że skąd pochodzi Hwarang. Tak, z Korei Południowej. I o stary, patrz, ile on rozpierdolił wszystkich, nie? Ale to jest taki komentator, tak? Tak, tak. Tak chciałem się wcielić w tekście. Game Master. Game Master. No tak. No. I... No, i właśnie tu wymieniam, no bo sorry. To byli ci najwięksi jego przeciwnicy i że on wszystkich, mm-hmm. jakby według lore, on wszystkich rozpierdolił praktycznie. Okej, okej. Naprawdę ma nazwisko Zaibatsu? Nie ma. Tak? Poczekaj, bo jakbyś tak startował, tak. Pauzował, znaczy, to mi roboty to daje. Ja więcej. Wiem, ale... Nie, Jin Kazama i Heihachi chyba też. Kazama, oni są rodziną. Ale Mishima Zaibatsu to jest ta korporacja, ich ta wielka zła korporacja. Okej, okay, dobra. To... A ja myślałem, że to słowo twórstwo. Nie, ja też tak pomyślałem. Coś od zajebania. Nie, Mishima Zaibatsu to jest tak, ja robiłem, znaczy to kojarzyłem z gier, ale robiłem research na przykład tam, kto był jego trenerem, to musiałem research zrobić. Bo nie teraz nie będę już pauzował przez dłuższy czas, okej? Za Chiny bym nie powiedział, że tam jest Hwarang. No, trochę o to chodziło, nie? No, że bardziej takie hej, żeby było do krzyczenia, nie? Ale daliście w napisach Hwarang. Znaczy, bo też chodziło o to, że właśnie... Żeby tłum szedł za wami szedł. Też, ale też Szymon to tak wymawiał, wiesz, na swój sposób i trochę właśnie tak jak miał zaraz to żyga, z tego pijackiego, no. Chcieliśmy to trochę podkreślić w utworze, zostawić, żeby to było takie, jak było naturalnie w sytuacji, a nie, że będziemy to jakoś... Z genezy wychodzi do jakiejś. No. Kozak, bardzo fajny. Tam jest spikselowana hala stulecia. Tak, widziałem. Migrował we wrocławskie strony, tam na miejscu styl zmieniony. Bardzo krótko przystrzyżony, do walki gotowy. Magia opływowej głowy, przed nim trudny bój, bo nawet nie zliczy ilu osób. No i generalnie druga zwrotka to też jest taka skrócona biografia Szymona, nie? A ja właśnie chciałem zapytać, no. Dlaczego ta piosenka jest o Szymonie? Wiesz co, bo w tamtym momencie, po pierwsze, wiesz, to się trzymało kupy z tym, że jakby temat wyszedł trochę od niego, że on, wiesz, śmieszkował z Hwaranga i jakoś to było spójne z nim i też w tamtym momencie wydaje mi się, że jego, znaczy w ogóle jakby cały... Znaczy, bo to pasuje, on założył zespół, tak, on wyszedł on z inicjatywą. I jakby cała otoczka na początku, bo teraz już jest trochę więcej... naszej, mojej, Adasia, Dawida, nie? Jakby inicjatywy w to, jak to wygląda, ale cała otoczka, stroje i tak dalej, to jest Szymona pomysł, nie? Okej. Okay. A trzeba tutaj zaznaczyć, ja często to zaznaczałem też chociażby poprzez właśnie kanał Vibesa, że wy dosłownie stawiacie też na wizualia, stawiacie też na aspekty społecznościowe mocno, to idzie jakimś key brandingiem swoim, także serio, jakbyś. A zresztą chyba widziałeś, bo ja też ci pokazywałem i portfolio chyba i coś takiego, Spotify może z okładką i tak dalej, tak. Nie? To chodzi o to, że tam jest myśl jakaś wizualna i wy się tego trzymacie i jak na punkowy band, w sensie punkowy szeroko rozumianej muzy, tak? Band dzisiejszy, to bardzo fajnie to funkcjonuje. Karol, jak ty mi Róża powiedziałeś o taszce żwiru i gdzieś tam sobie researchowałem, kim jesteście i co robicie, to akurat widziałem, że gracie u Bosmana? W Ostrowie Wielkopolskim, to jest moje miasto. Zresztą my też tam graliśmy z Różą 12 lat temu. Fajnie było Bosmana. Fajny jest. Klimat, nie? Bardzo fajnie. Tam jest po prostu taka mylinka, ale taka naprawdę mega. Ale naprawdę czuliśmy się super przyjęci. Bardzo, bardzo miło, bardzo ciepło, nie? Tu pokaż tego posta. Jakiego posta? Z tego, u Bosmana, co ci przyszło przypomnienie.
Sam ziomuś. Ale jak mam go pokazać? A, czekaj. Jakiś ziomuś ci napisał. Mu pokaż! A, okej. Okay. No, jak to tam 10 lat temu aha, chyba było zdjęcie. O tym mówisz. No, no dobra, Jezu. Bo ja nie wiem. Jezu. Nie wiedziałem, o co ci chodzi kompletnie. A, że przypomnienie sprzed lat, tak? Tak. Tak. Pokaż, pokaż. Pa, yeah. To my żeśmy grali. Czekaj, czekaj. Szukaj, no. Tam jest nawet Paulina stać. Ja wiem, że zespół będzie gdzieś po środku pewnie. Wcale nie, właśnie. Nie? No. No właśnie. Zbliżymy. Okay. Kogo teraz? Tu możesz znaleźć. Mam różę mnie. Gdzieś znaleźć. Mnie teraz możesz znaleźć tutaj. Na tym jeszcze ci bardziej zbliżę. Tu tym bardziej możesz znaleźć znaczy, ciebie mnie. Ciebie widzę. Widzisz, nie? Tu jesteś, nie? Czy nie? Tu? W okularach? Czy nie? Nie. Dodo. Nie? Okej, okay, sorry. To jest Dodo, który mi wysłał to zdjęcie tak swoją drogą. Dobra, to będziesz tu? Mhm. Dobra. Teraz widzę, jak Róża, się przyjrzałem. Róża, szukaj bardziej po tej stronie. Czekaj. Ole lipa, nie? Yeah. No. Tak, to jest on. Tu? No. To ja, tak. Nie? Poka to. Ale jaja, co? Znaczy wiesz, kwestia też zdjęcia, bo jest dość ciemno i ten cień tak... Nie no, słuchaj, tak cień pada, że wiesz, robić no, takie... No, no. To... No. Ciężko tak, kurde. Ale dobre czasy. Myślę, dobra. Że Anetki też bym tam szukał, jakby w takim, na takim zdjęciu też by jej od razu... No dobra, to jedziemy dalej, długo tak? Jesteś z Anetą? No... To, kurde, nie jestem dobry w takiej rzeczy liczenie, ale z 2 lata będą chyba. Okej. Okay. Czyli dopamina jeszcze działa. O nie. Biorę leki, spokojnie. O nie. Dobra, to co? No, dawaj. Dobre. Dowiesz się w swoim czasie, czy to jest nawiązanie do sławnego tego trenera magów z filmu Czarodzieje i... Dokładnie. Okay. Co, nie, bo to był taki... Co wy? Co, o czym wy mówicie? Nie znasz? Nie znasz? Jeszcze raz. Magnaci i Czarodzieje, tak się tak, nazywa ten film. Stachu Jones. Stachu Jones. Jones, tak się nazywa ta postać. Postać internetu. Okej, okay, to ja na szybko. Jest taki film... Czarodzieje i Magnaci. To jest okay. Amatorski film zrobiony przez jakichś tam gości, którzy sobie postanowili zrobić film fantazy. Git, studio czy coś? No nie, bardziej... Nie Walaszek. Nie. To okay. Bardziej jacyś anonimowi goście zrobili film fantazy. Taki, no... znaczy właściwie na początku wypuścili trailer. Ten trailer został memem w internecie, a potem okay. Zrobili prawdziwy film. Można go w ogóle obejrzeć w necie, za darmo. Ale w tym filmie chcieli zaprosić jakiegoś takiego starego dziadka, żeby zagrał takiego trenera, który będzie szkolił głównego bohatera. Tak, więc wzięli jakiegoś takiego, no takiego, wygląda jak gość jak żul, nie? I nazywa się w tym filmie Stachu Jones i jest absolutnie fatalnym aktorem. No jest, wszystko, co jesteś w stanie najgorsze sobie wyobrazić, to on taki ale jest, nie? Ale jest tak zły, że jest aż no, i on właśnie mówi w pewnym momencie do bohatera... Znam już taki przykład jednego filmu. Mówi do bohatera... The Room, stary, dokładnie tak! Mówi do, by tam pasował, do głównego bohatera, który pyta coś tam, no, kiedy coś tam się stanie, czy coś takiego, i wtedy Stachu Jones mówi do niego, dowiesz się w swoim czasie. Pierdol się. Tak, a jeszcze fajny tekst miał jeden, wyszkolę cię w jeden księżyc. Tak, wyszkolę cię w jeden księżyc. Musisz nadrobić, Magnaci tam, i Czarodzieje. Tam są takie linijki wspaniałe. Magnaci i Czarodzieje to jest film do nadrobienia, nie? No, ale dobra. Tak, wiesz co? Gdzie, na YouTubie? Na YouTubie, bo tak? To jest amatorskie. A będzie w polecanych, jak obejrzę The Room. Tak, powinno być. Okay. To jest polska odpowiedź na The Room. Świecie fantasy. I to się tak. Pięknie klei z poprzednim wiecie odcinkiem. Może ja nawet widziałem to, ale teraz jakoś nie kojarzę. Chociaż wydaje mi się, że bym kojarzył. Kojarzył. Właśnie widzę, że tutaj jest ten smaczek wyłapany. Tak. Kurde, to ja tego nie wiem. No, dobra. No totalnie, to jest ten temat, nie? Ładnie, super. Bo... W takim metalowej kapeli. No i w sumie właśnie teledysk też był bardzo chałupniczy i nastawiliśmy się na to, że będzie właśnie taki trochę trochę tandetny, nie? To też był nasz cel, ale też możliwości nas ograniczały. Powiedziałbym tak.
że tandeta to forma sztuki. Taki kicz miał być i to chcieliśmy to zrobić. Nie chciałem właśnie tego nazwać kiczem. Okej. Okay, okay. Serio, bo moim zdaniem to, w jakiej formie zostało to stworzone, to wydaje mi się, że tam na tyle wszystko jest ze sobą spójne i pasuje, nawet jeśli te przejścia albo jakieś animacje są nie takie, jakie dzisiaj proponuje nam Hollywood, tak? To i tak to jest w tej formie takiej jakby, mam wrażenie, dopracowanej. Tak, bo, wiesz, to, bo to trwało dużo za długo, ale ja to był pierwszy test, który robiłem, także no, nie mogło trwać. Jak zrobić takiego łysego z kombi, stawki? Nawiązanie do innej piosenki. Okay. Do uniwersum taczki. Nie, wiesz co, to akurat byłoby no, w sensie nie zrobilibyśmy tego teledysku bardzo długo, gdybyśmy robili go sami. To akurat było zlecenie. Adaś po prostu uznał, ty, wejdę na stronę moderów Tekena i zlecę kolesiowi. Dostał, wiesz, zrobiliśmy normalnie łysego w T-pose, kolega nam zrobił zdjęcie łysego w T-pose. W sensie prawdziwego łysego tak, stawki. Łysy w dresie, w tym dokładnie dresie, tylko bez loga z tyłu. T-pose'ował i wysłaliśmy mu te rzeczy i on to zrobił na tekstury do gry, nie? Zajebiście, nie? No śmieszna akcja, naprawdę. A tam jeszcze było coś chyba jakoś z zapłatą? Tak, jakoś tam dużo nie wziął od nas, nie pamiętam już teraz. Ja pamiętam historię, jak opowiadaliście, że ten, bo to w ogóle ktoś był z innego kraju, tak? Koreańczyk, tak. Koreańczyk. Moder z Korei, no. I co? I powiedział się, to ile się u was tam w Polsce za coś takiego bierze, tak? Tak. Nie wiem, stówę, dobra, dodajcie mi stówę. Tak, coś takiego, tak? 100 dolarów, tak, tak, no. Tak, dokładnie tak jest. Adaś chyba to opowiadał, bo Adaś tak, jakby, tak, tak, no. Adaś dobijał deala z tym, bo go z Koreańczykami. Dziś z Koreańczykami. To trochę jak ta historia z Minden, tak nie nazywa go. Ale ten, no. Adaś, czyli gitarzysta, tak. Romper Band. Romper Benton, pseudonim. Tak, tak. W ogóle mi się strasznie podoba to, że macie swoje, nie wiem, czy alter ego, czy swoje postaci po prostu, wiesz, kurde, mi się to bardzo podoba. Młody żwir, Romper Benton, Denis, Spec od Table Tennis i łysy staczki. I na tego Denisa zawsze musi być to dopowiedzenie, stary, co jest moim zdaniem kozak w ogóle, nie? Kończymy? Tak, pomysł, tak. No. Pomysł też był taki, żeby, to ostatnio Dawid rzucił, że powinniśmy co płytę zmieniać pseudonimy, ale zobaczymy. O kurde. Czekaj, gdzie tak było? Gdzie tak było? W Slipnocie chociażby. Tak? Ale oni zmieniają maski i te maski się nazywają. Ghost, tam się staczała fabuła. Wokalista, Papa Emeritus, kardynał Kopia i tak dalej. Byłem pewien, że tam się zmienia wokalista, ale nie wiedziałem, że mają też inne ksywy, to tego nie wiedziałem akurat. W sensie w Ghostie? No. W Ghostie nie, we Slipnocie się zmieniają tak jakby ksywy ich za sprawą tych masek. No, nie? Tak. No, to tam. Ale jeszcze gdzieś były takie sytuacje, więc... Kurde, stary. Jest jakiś plan. Zobaczymy. No ja mam, ale to, ja mam alter ego do młodego żwira, nazywa się Stary Gruz, także zobaczymy. Młody żwir, Stary Gruz. Ale nie, podoba mi się to z tym gruzem, bo ja już zauważyłem, nie jeden do was mówi, dajcie trochę gruzu, czy coś, tak. Stary. No, to no, też, no. Też nawet, wiesz, ja w ogóle mam także pewne takie rzeczy, co są tu w piosenkach i tak dalej, to ja po prostu z naszych codziennych rozmów czasami świadomie, czasami nie wyłapuje, nie? A że tam dużo się przewija właśnie memów z tego też trochę starszego internetu, nie? Jak z tym Stachu Jonesem, to one potem trochę trafiają, tu świadomie bardziej, to było świadomie, ale czasami trafiają mniej świadomie do naszych tekstów. Ja po prostu jakoś dużo słucham i wyłapuję. Ja jestem tym od pisania, ale nie zamykam się na to, co ja mam w głowie tylko też na to, co słyszę, nie? I na przykład, kurde, no Szymon to jest łysy staczki, to jest po prostu człowiek catchphrase, nie? On czasami wyskoczy i rzuci taki catchphrase, albo zacytuje właśnie internet. Okej. Okay. Ja mówię, kurwa, dobra, i to idzie do tekstu, nie? Aha, czyli on tak jakby, kurde, fajny jest ten proces w ogóle, który wynika nawet nie z pierwszego riffu, nie z pierwszego bicia, albo jakiegoś fragmentu tekstu, tylko od Szymona, który nawet po prostu zagai coś. Tak. Tak po prostu... Tak, niektóre rzeczy tak powstały, bo niektóre teksty tutaj są... typowo gdzieś tam z moich doświadczeń, przeważnie te takie mroczniejsze, no. Ale są w nich jakieś takie momenty, że to rzeczywiście jest coś, co wyszło, wiesz, jak se gadaliśmy i to poszło do tekstu, a nie na zasadzie, że to jest taki, że to się wszystko miesza, że nie ma tak, że okej, teraz jestem w trybie pisania, więc... Aha, okej, odpala moją maszynę, tak. Taśmę zakładam, pióro i w ogóle wyciągam. Wyciągam, tak, pawie, tak. Pióro, tak. No. Że raczej spoko. To wynika tak organicznie. Zresztą ja tak przeważnie, czy to też w drugim zespole w Terminalu, przeważnie jest tak, że raczej piszę na próbach. Nie są to skończone rzeczy, wiadomo, bo to by było czasami trudne, albo po prostu czasem się blokuje gdzieś, ale piszę na próbach. I po prostu czasami jest tak, że ktoś rzuci coś, albo ja mu powiem tekst i on, ła, coś tam.
odrzuci do tego, ja mówię, ty, no to jest dobre, nie? I wrzucamy. To w opozycji dosłownie do nas, gdzie my raczej mieliśmy coś takiego, że przynosiliśmy materiały, ty teksty, ja załóżmy instrumentarium. Mhm. Co prawda to się nabierało kształtu na próbie, mhm, rzecz jasna. Ale już coś było. I ewoluowało tak, często, nie? Często też ewoluowało, ale jednak każdy z nas siedział na chacie sam, nie? I ja sądzę, że to nie za dobrze momentami. Sądzę, że to nie za dobrze. Zależy, nie? I wiele ciekawej muzyki, a przede wszystkim relacji między muzykami powstaje właśnie w takim procesie twórczym live na próbie, co wychodzi w na plus, nie? A te takie właśnie trochę siedzenie w domu, zamykanie się w swojej idei, gdzieś tam w swoim własnym odczuciu. To jest bardziej solowe, nie? Po prostu. Tak. Dokładnie naprawdę. Tak. I to raczej powinno następować, tak jak mówisz, na tym solowym etapie, nie? Czy tutaj jeszcze coś w tym utworze coś się pojawia? Muzyczka, jest muzyczka. Ale nie, to dawaj do końca, no do końca, tak? Grammy. W sensie tekstowo nic w środku. Bo było po prostu mniej instrumentów, ten taki moment wyciszenia. Tam jest też Szymon, nie? On też dobrego. To jest on. Chciałem jakby, wiesz, oddać... Jakby... Mm-hmm. A Let's Get Ready for Next Battle, to też jest Szymon. Też Szymon i Final Round też. Aha, Final Round. I wy też to robicie na koncertach, nie? Tak, tak. Był taki moment, że Szymona trochę to klinżowało, ale chyba już się przekonał, żeby to robić. A, okej. Okay. Ale akurat na tym, gdzie kręciłem, ale albo gdzie byliśmy z Paulą w łączniku, To było, ale tak, swoją tak drogą. Przepraszam, co chciałeś powiedzieć? Że jak może was cringe'ować? Wychodzicie w dresach, robicie po części mem. No tak, tak. To gdzie tam cringe, no? Nie macie... No wiesz. W sensie to jest jakby, cringe jest trochę wpisany w to, co robicie, nie? Jakby, tak, oczywiście tak. Nie mówię tego w negatywnym sensie. To nie, jest ten no taki tak. Cringe, ale to taki klimat, nie? Tak, powiem wam tak. Oczywiście, że tak. Z mojej perspektywy, nie? I założę się, że z twojej też, gdybyś poszedł na przykład na Joe Bataczki, nie? To, o czym my tak mówimy i to, jak to może być odbierane przez ludzi, że cringe, że dres, że coś tam, łysy staczki, że taczka żwiru i tak dalej, może się wydawać kiczowate. Wydawać tylko. Ja tu podkreślam wydawać, bo jak pójdzie się na was i zobaczy się was na scenie, to ja mam wrażenie, że mnie w ogóle nie dotyka coś takiego jak kicz. Nie strzela we mnie kicz. Mimo, że wy jesteście w dresach, które mają naście lat. Rozumiesz? W takich zwykłych, typowych dresach po prostu sprzed 30 lat. Ale prane jakby co? Prane. Mam wrażenie, że ten świadomy wybór, tak jakby świadoma decyzja, by iść w tę stronę, iść w te wizualia, wynikająca jeszcze tak naprawdę z czyjejś pasji, bo tam na Vibesie było powiedziane, że to Szymona jakby zajawa, nie? Tak, tak. Basisty, łysego Staszki. Tak, tak. To jest to tak truk kształtowe, że ty w ogóle nie masz jakiegoś wrażenia kiczu, wiesz, bo tak mówimy tutaj często i to zaznaczamy. Ja bym się nie trzymał tych słów, stary. Wiesz, o co chodzi? Znaczy... I nie dlatego, że myślę, że kicz jest obraźliwy czy coś, bo nie. Ja uważam, że też kicz jest po prostu formą artystyczną sztuki i tak, tak dalej. Wiesz, ale po prostu u was bym tego tak po prostu nie szufladkował. Okej, okej. To jest zajebisty po prostu imidż, nie? Może być tak, że jak Szymon usłyszy, że nie jest tego kiczu aż tak dużo, to może będzie chciał go dodać zmienić, więcej. No, okej. Bo, znaczy śmieję się, nie mówię, że na pewno będzie, ale... Wiem, że na pewno, na pewnym etapie chcieliśmy po prostu, żeby trochę tego kiczu było, nie? No i popatrz na to, jeśli wychodzisz z jakąś świadomością taką, z czymś, że chce, aby ten kicz był, bo chce się bawić, bo chce mieć dobrą zajawę z tego, nie? To popatrz, ktoś taki jak ja się pojawi, który powie, ty, wcale tego nie odbieram jako kicz, a ty odebrałeś jako kicz? Jak ich pokazałem pierwszy raz tobie? Nie.
nie miałeś czegoś takiego, nie? A często jest to tak, że ci, którzy nie chcą kiczu, okazuje się, że są kiczowi. Po prostu kiczowaci, tak? No jest tak, bo traktują coś zbyt poważnie, bo traktują coś możliwe, za... Możliwe, że to tak, możliwe, że to jest ten element. Tak starają się poważnie, że aż to się staje ich karykaturą. Czyli właśnie, wiesz, to jest to, co mówisz, czyli kicz pojawia się w momencie, kiedy nie jest robiony specjalnie. I wtedy jest czekaj, kicz. Jeszcze raz, że kicz, możesz nazwać coś kiczem, jeśli nie jest to świadomie użyte. Jeśli nie chcesz zrobić kiczu, to ci wychodzi kicz. Kurde. Rozumiesz? Wiesz, o co chodzi? Że kicz, możesz nazwać coś kiczem w momencie, kiedy próbujesz coś zrobić na serio i ci nie wyjdzie. Okej. Okay. Bo tak bardzo się starasz i tak bardzo chcesz być jakiś i wtedy wychodzi ci kicz. No. Ale jak świadomie robisz kicz, no to nie jest kicz. Nie! To wtedy jest forma sztuki. To wtedy jest forma sztuki. To, co żeśmy mówili. No, bo to jest wtedy coś bardziej na zasadzie, że ty w pewnym sensie cytujesz kicz, który już powstał. Wiesz, o co chodzi. Wykorzystujesz tak. go. Na przykład to, że nie wiem, w tym kawałku nawiązuję do Stachu Jonesa. No, ja chciałem, żeby tam się pojawił ten tekst, bo wiedziałem, że właśnie będą takie osoby jak ty, które powiedzą, dobra, no i to jest okay. oryginał jakby jest właśnie raczej taki kiczowaty, tak? To jest... To jest okej, okay, ale osoba taka wiem, jak ja, która zamiar, nie? Ale... totalnie nie. na przykład o tym nie wiedziała, w ogóle nie potraktowała tego jako kicz. Zauważ, ja nawet nie wiedziałem, że przecież Stachu Jones to jest nawiązanie to tak, do... Tak, znaczy, tak. Nie, nie, ja miałem... I nie miałem tego w łbie, że to jest jakiś mem. Bo są rzeczy, które na pierwszy rzut oka od razu biją memem w twarz. No tak, tak. Tak? Że to jest mem, to ma coś złachać, to ma coś wyśmiać nawet. Nie? Znaczy ja nie chciałem akurat w tej piosence tak tego tryhardować, to raczej było taki smaczek, nie? Aha. Że ja w ogóle sam jak miałem takie momenty, że siedziałem na Rap Geniusie, więc ja trochę sam lubiłem tak zgłębiać teksty i trochę mi to zostało i lubię tak czasami właśnie wstawić taką linijkę, nie? Co ty tam chcesz? Cię wyginam. Nie, bo ja bym chciał, chciałbym zrobić takie podsumowanie teraz, no bo mieliśmy zrobić... Jeszcze nie skończyło się. Dodawaj, dodawaj, bo my już tutaj telepię. Końcówka. Końcówka jest wspaniała właśnie. Chodziło o to, żeby na koniec pojawił się Szymon, który nie jest z gry. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ja chciałem zapytać. Wydostał się z tej gry, nie? Bo on wpada wpada do gry, tak, leci z góry. Ja nie kończcie jeszcze, bo ja chcę jedną rzecz zapytać, bo skoro to robił jakiś moderator czy coś, to on zrobił wam cały teledysk? Nie, bo no pewnie... On, bo wiesz, Łysy Staszki jest tam animowany, on tam nie, raz leży, on, raz tak, coś tam. Nie, to ja... On zrobił nam moda, a potem musieliśmy grać i najlepsze ujęcia wybierać. Kozak w ogóle proces robienia teledysku, tak? Graliśmy w grę. No chłopie. No nie, to jest kozak. Research. Śmieszne to było. Wiesz, ale śmieszne ten... doświadczenie, naprawdę. Ciekawe. Ciekawe, momentami frustrujące, jak trzeba było to sklejać nie umiejąc. No. I jeszcze mając tam jakieś problemy software'owe z tym. Ale fajny mimo wszystko. Mega. To co ja chciałem powiedzieć no to może już zacznę, bo to miało mieć taką na zasadzie taką analizę jak z języka polskiego. Dzięki. Jak pokazał. Jak z języka polskiego, czyli analizujemy tam podmiot liryczny, bla, bla, bla. No to tak, no to tutaj mamy taczkę żwiru, która bawi się muzą, tak? Bawi się muzą, bawi się tekstami, bawi się w muzykę, bawi się w sztukę. Tak. I nie do końca traktuje poważnie. I ja tak zastanawiam się, czy ciebie na przykład nie kusiło, żeby gdzieś tam przemycić coś takiego światopoglądowego w takim utworze? Bo wiesz, bo... To jest dobry pomysł. To ale... jest miejsce, w którym można by było coś wrzucić, nie? A, że chwarank i nagle nie bić niepełnosprawnych. No nie no, ale na zasadzie, że wiesz, w sensie, że nawiązujesz do Łysego, tak? Nie, nie. Cokolwiek rzuciłem. Nie, bardziej mi chodzi o to, że wiesz, no tutaj jeden gość jest z Korei, drugi gość jest skądś, oni się biją, a po co mają się bić, skoro mogą być przyjaciółmi? Okay. Wiesz, rzucam teraz jakieś głupie pomysły, nie? Ja ale wiem. Kumasz, nie? No, można w takiej piosence wrzucić jakiś światopoglądowy... To prawda, nie myślałem o tym, żeby to tak łączyć, nie? Rzeczywiście. Czyli tutaj ewidentnie podmiot liryczny bawi się formą, jaką jest muzyka, tak? Żeby po prostu zrobić coś, pokazać, że sztuka jest zabawą, nie? Kurde, mega. Przy wykorzystaniu innych dziedzin, tak naprawdę też i sztuki.
No nie, no robimy analizę. To jest tak jak z tym, z tym motywem, że Adam Mickiewicz, jest analiza tekstu Adama Mickiewicza i tam jest napisane, że bohater popatrzył się na niebieskie kurtyny i pani od polskiego mówi: niebieskie kurtyny symbolizują uciśnienie polskiego narodu względem najeźdźcy. Nie, k***a, to były niebieskie kurtyny, tak? Po prostu i tyle, tak? I tutaj chłarak był tylko po prostu... Tylko ja zamiast kurtyny to znam z firankami. Niebieskie firanki to niebieskie firanki, w tak? W chłarangu nie ma takiego drugiego dna, chociaż druga zwrotka jest o Szymonie i w sumie pokazuje jakoś tam jego historię. Jego drogę, jak on w ogóle do Wrocławia czyli się dostał. Gdzieś się tam jest to drugie dno. Jest, ale trochę, poczekajcie, jest, ale... czy muzyka nie jest po to, żeby sobie interpretować dowoli? Właśnie, czy wasza muzyka ma jakiś... określony wydźwięk, czy wiesz, po prostu nie... siądę i sobie myślę, o Jezu, porównam do swojej historii? Niektóre teksty myślę, że tak. Ale ta interpretacja to jest coś, to kiedyś się do mnie o to przyczepiłeś, pamiętam, w którymś odcinku Sztuka Nie Przemoc, jak rozmawialiśmy o utworach i ja opowiadałem ci, o czym jest dany utwór. Ty znowu do tej Jennifer Lopez, czy coś? Nie. Rozmawialiśmy o swoim... Ja uważam, że to jest zajebista wykonawczyni. Okej, ale ja w ogóle nie o tym. Rozmawialiśmy o swoim topce Spotify Wrapped, nie? Utwory, które najczęściej słuchaliśmy. I ja opowiadałem ci o swoich utworach i tam powiedziałem ci, że ten utwór jest o tym, tekst jest o tym, a ty powiedziałeś, ale to ty tak myślisz, czy tak powiedział artysta? A ja mówię, o tym jest ten utwór dla mnie, nie? To jest jakby to, jak ja to analizuję. Okej, i co? I wtedy się ale to nie była spina. Ale nie chodzi mi o to, że spina, ale wtedy trochę się do tego tak... Wtedy trochę byłeś negatywnie nastawiony, że ja sobie tak to interpretuję, a artysta mógł mieć coś innego na myśli, nie? A teraz mówisz... Nie, to nie jest zarzut. Ja wiem, z czego to wynika. No. Wiesz dlaczego? Bo wydawało mi się, że trochę narzucająco brzmiała twoja interpretacja. Okej. Może odebrałem to tak, że o nie, znalazł się wielki interpretator. Wiesz, o co chodzi, nie? Jestem tą panią od polskiego teraz, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I ja może byłem właśnie w przypadku tego mema właśnie tymi zwykłymi niebieskimi firankami, okay, nie? Wiesz. Możliwe. I tylko o to mi chodziło, wiesz. No dobra, a jak ty nie, się... Nie, ja nigdy w życiu do niego bez... Wiesz, on nawet jak słucha Kazika, którego ja po prostu, wiecie, no jakoś tam... Nie lubię. Nie? To przekonał mnie nawet do Kazika, słuchaj. Wiesz, bo miał zajebistą interpretację czegoś tam, a chyba dziur w słońcu? Tak? Plamy na słońcu. Plamy na słońcu, tak. No, także ja jestem otwarty. A jak ty się do tego odnosisz, nie? W sensie w kontekście właśnie interpretacji utworu. W ogóle czy moich? W ogóle. W sensie, że na przykład ja sobie posłuchałem utworu Taczki i ci mówię, no według mnie, ty tu mówisz o tym. Nie mówisz, co ty gadasz w ogóle. No to jeśli... Czy mówisz mi raczej, że okej, okay, szanuję nie, to? To inaczej. Jeśli by tak było, żeby to było rozbieżne z tym, co ja chciałem przekazać, to bym nie powiedział, o czym gadasz, tylko bym powiedział, nie, ja mówię o tym, ale jeśli dla ciebie to jest też tym, to okej. Okay. Okej. Okay. Jakbyś mi powiedział, ty mówisz o tym, to bym powiedział, nie. Bo ja już byłem wiesz, gotowy... chodzi o to, jak to sformułujesz. Wiesz, bo ja już byłem gotowy tu analizować, czym jest chwarang, nie? Okej. Chwarang był totalnie takim, wiesz, po prostu... Chwarangiem. Byłem przygotowany na to, że będę myślał, czego metaforem jest chwarang. Nie, on był po prostu throwbackiem z picia i grania. Ale w sensie miałeś to, że zobaczyłeś jeszcze przed puszczeniem utworu, tak? Tak, już się zastanawiałem, czym może być chwarang jako metaforą czego, bo nie? Bo ty sobie przypomniałeś, że tak nazywa się postać z Tekena i dlatego tak jakby też chciałeś się dowiedzieć. To A, B, ja też bardzo dużą wagę przykładam do tekstów w piosenkach. Znaczy, nie? Wiesz co... Ja bardzo analizuję. Wiesz co... Znaczy tutaj myślę tak po czasie, że ciekawym motywem jest do rozkminienia, że zestawiliśmy kogoś z nas z taką znaną postacią. No to można sobie pokminić jakoś fajnie, nie? Ale nie było to celowe, w sensie nie mieliśmy w tym jakiegoś drugiego dna. Wyszło to po prostu z tego spotkania na spontanie. Ale to jest okej, nie? Jakby w ogóle nie chcę, żeby to wybrzmiało, że ja negatywnie to określam. To był taki stricte storytelling, że po prostu zaczęliśmy kminić, okej, fajnie było wrzucić chwaranga, ale w sumie z kim on się będzie bił? Bo druga postać, no nie wiem. To może, żeby jakkolwiek do nas to nawiązywało, to dajmy Szymona. Okej. Szymon był wtedy najbardziej, nadal moim zdaniem, jest najbardziej charakterystyczny u nas, no i jest tak naprawdę liderem, założycielem w sensie zespołu. I to przez cały czas tak chciałem tutaj się wciąć i powiedzieć, że ja miałem wrażenie, że to jest oddanie nawet hołdu trochę Szymonowi, wiesz, i to wcale nie w jakimś takim negatywnym poniekąd, właśnie... Poniekąd tak można to nazwać. Dosłownie, ten utwór jakby jest pewnego rodzaju takim podziękowaniem może dla Szymona, dzięki niemu tak naprawdę jego inicjatywie, żeście się spotkali, złączyli, no i powiem szczerze, z owocami idzie wam dobrze, no. Czyli warto też powiedzieć, że jeśli chcecie usłyszeć
mówię teraz do słuchaczy, okay, że jeśli chcecie posłuchać, jak Taczkarz Wiru nie mówi o chłarangu bijącym się z łysym, tylko o czymś, co na przykład siedzi w głowie Mateusza, no to posłuchajcie też innych utworów, bo warto. Spotify albo YouTube właśnie, tylko że na YouTubie Tiru Riru, Taczkarz Wiru. Mhm. To pozycjonersko trochę myli czasami, ale... No, musimy to uporządkować. Tak jak ja napisałem właśnie, wpisałem w YouTubie Taczkarz Wiru, to wyskoczyło Vibes, jakiś inny kanał, nie? Tak, nie wyskoczyło, znaczy, Vibes. Jest... Vibes! Też, też. Topic, dlatego że Spotify. Mhm. No, a pierwszy filmik to wyskoczył? Mhm. Tak, znaczy my przede wszystkim skupiliśmy się na Spotify'u i tam nam trochę się rozjechało na YouTubie. Mhm. No, muszę to zmienić po prostu, ale niestety nie da się połączyć tych rzeczy, próbowałem, więc muszę jakoś inaczej to wymyślić. No dobra. Dura. Panowie, kurde, bo powiem szczerze, to jest tak. Mamy to, już jest godzina naprawdę późna, żeśmy chyba 2 godziny tutaj, no, a nie, albo nawet może 1,5 gaili. Solidna gadka wyszła. Solidna i to wlatuje w całości, moim zdaniem. To wlatuje w całości, tego nie ma co w ogóle tam ciachać. Znaczy, można by ewentualnie ciachnąć w miejscu, gdzie skończyliśmy gadać o ADHD, a zaczęliśmy o muzie. Muzie, tak, ale chociaż... no zobaczymy. Kurde, no musimy to jeszcze przemyśleć jakby logistycznie, żeby to... Nie wprowadzajmy widzów w ten etap. Tak, no to chcecie? No, ale nie, chodzi o to, żeby... Jeszcze to nie ten moment. Ale racja, ankiety bardzo są przydatne w tego typu rzeczach i na Spotify'u, który umożliwia właśnie taką funkcję i wszędzie na socjalkach i tak dalej jest to możliwe. Panie Matthew, kurde, ja powiem szczerze, mam wrażenie, że jeszcze nie do końca ta rozmowa wybrzmiała. W sensie, no, możliwe, mam jeszcze kilka jakby tematów chyba we łbie, które chciałem poruszyć. Ja chciałbym powiedzieć, że możliwe, że nie spotykamy się w tym trio ostatni raz, nie? Dosłownie. Czemu nie? Dzięki w ogóle, że wpadłeś, stary, i to tak z dnia na dzień w ogóle cyk. Zbijamy piąteczki. To jest zbijana piona za to, że naprawdę... Miło bardzo, dzięki. No, że dzięki bardzo. Była akcja-reakcja, nie? Jak na kogoś z Ariary, to powiem szczerze... To było właśnie super, nowa rzecz. Podcast? To ja jeszcze na sam koniec... Na tę stronę. Na sam koniec dajmy miejsce Mateuszowi, żeby zareklamował się. I taczkę Żwiru. Na przykład. Co myślisz? No dobra. Masz 30 sekund, ja odliczam. Oh fuck, czekajcie. Siemanko, to tak, ja jestem Młody Żwir. Jak chcecie posłuchać muzyki, którą robię z moimi kolegami z zespołu, sprawdźcie Taczkę Żwiru. Jeszcze mamy z kolegą z zespołu Taczka Żwiru zespół Terminal, więc możecie nas posłuchać na Spotify'u przede wszystkim. Pewnie gdzieś indziej też, ale Spotify'a sami tak gdzieś tam śledzimy. Na innych platformach też powinny być generalnie. No i... najbliższy koncert Taczki będzie 14 czerwca we Wrocławiu, dzięki. I widać, że ma ADHD, bo patrzył się tu, nie tam. A to był Bartłomiej Róża Różycki. I Wierzbi, Bartłomiej Wierzba. A to był program Sztuka, nie Przemoc. Sztuka, podcast, nie Przemoc. Patrz, nie wyzwałeś mnie, a powiedziałem program, a nie podcast. Ma być program, podcast. I jak pan się przedstawi? Młody Żwir. Rzućcie te na czepę gruzu. Elo. A i pozdrowienia, czuj. Żwiro, żwiro, żwiro.